I'll be coming up hot for a minute. Komenda, słucham. Kolejny wyścig mamy w rejonie 04. Przyjąłem. Patrol w toku. Macie 3 minuty. Panowie, gotowy? Gotowy? Czekacie na mój znak. Dwójka z tyłu, szykujemy się i spierdalamy! Panowie, szykujecie się następni i zapierdalamy! Podjąłem interwencję. Poszło. No, wyrabiają się chłopaki. Szczerze, to chujowa rurka. Ty nie masz co robić? Zajmij się swoim skanerem, co? Najlepsza fura, jaką kiedykolwiek złożyłem. Ale musisz przyznać, Ewciu, że to niecodzienna sytuacja. No wiesz, zależy skąd pochodzisz. Ja widziałam różne rzeczy. No, zapewne. Kolejne wiadomości. Ostatnio wiele mówi się o podziemnych wyścigach organizowanych w różnych częściach kraju. Policja dostaje wciąż zgłoszenia o tym procederze. Podobno za tymi sekretnymi wyścigami, dobrze mówię, Michale? Tak. Podobno stoją za tym te same osoby, a zgłoszenia pochodzą z różnych części kraju. Ty, znowu o nas mówią. Połączmy się zatem z naszym korespondentem, który jest na miejscu zdarzeń. Halo, halo, Arku? Witam serdecznie. Jak Państwo widzicie, za nami prowadzona jest akcja policyjna. Młodzi ludzie zjechali się tutaj swoimi super szybkimi samochodami. Policja pojawiła się momentalnie. Podobno miał się tu odbyć kolejny nocny wyścig. Jest z nami reprezentant społeczności lokalnej. Poprosimy o komentarz. Ja nie widziałem żadnego wyścigu. Moim zdaniem nic nie było. Zresztą komu to potrzebne? Oddaję głos do studia. Cóż tam się wyrabia? Mam wrażenie, że służby starają się zrobić dosłownie wszystko, aby zniechęcić organizatorów. Tylko kim oni są? Muszę przyznać, Ewciu, że jest w tym coś ekscytującego. Noc, samochody, policja depcząca po piętach. Dla ciebie, Michale, ekscytujące. Jednak nie powinniśmy pochwalać takich zachowań. Wpadliśmy. Bierzcie ją! Normalnie, kurwa, psy nas zgarnęły. Jesteśmy w dupie, rozumiesz? W dupie. To gówno! Przejebane, wiesz? Przejebane. Nie ruszaj się, kurwa, nie bierz się. Pierdol się. Nie bierz się!
Daleko pan zjechał, co? W nocy sam. Takim autem fajnie. Zgadnij chyba, co pan. Teren zabezpieczony. Wkładaj to na matkę. Raz. Szybciej, kurwa. Wkładaj, kurwa. Wykłada. Powrót z zatrzymanym. Jeszcze raz. Twierdzisz, że tylko jechałaś do kina? Tak. Nie masz nic wspólnego z wyścigami? Już mówiłam. A tego dnia co grali? Potrafią zrobić nawet 8-metrowy krok. Największą bronią strusia jest ostry jak brzytwa środkowy pazur. Ja to bym się obstrał, jakbym zobaczył tego strusia. Zabić dorosłego lwa. Co? Palimy motor. Zlokalizowano kryjówkę podejrzanych. Odbiór. Zachować ostrożność. Nie położyć podejrzanych. Sobie, że musiałbyś napierdalać się ze strusiem albo na przykład z kangurem. Dlaczego miałbym się napierdalać ze strusiem? W sumie coś w tym jest. Ja też wybrałbym kangura. Strusie jakoś, nie wiem, kurewsko mnie przerażają. Dzień!
Siemano mordki, nie będę wam tu wkręcał jakiś reklam. Sprawa jest prosta. Chcesz wygrać Nissana GTR? Wchodzisz na fame.gtr.pl, kupujesz e-booka, odbierasz losy, czekasz spokojnie na losowanie. Proste. Naprawdę kiepski pomysł, panowie. Niektóre zakłady są po prostu lepsze od innych. Szczególnie w Betclic. Szczególnie między 8 a 21 maja. Jeżeli sięgnąć pamięcią, to wydaje mi się, że w życiu płakałem dwa razy. Pierwszy raz, gdy Magda, żona Arciego, przestała być wolna. I drugi, gdy jechałem na rowerze i jaja wkręciły mi się szprychy. A teraz pokażę wam jeden najlepszy sposób, jak rozpocząć dzień na pełnej. Wchodzimy na stronę gbs.pl. Dodajemy sobie nasze ulubione kawy Angel's Touch oraz God of Angels. Dodajemy kod FAME25 i cieszymy się naszą wspaniałą filiżanką kawy. Kodem FAME10 otrzymasz 10% zniżki w sklepie SFD. Odwiedź zaadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zaadoptuj.pl.
Sponsorami drugiej konferencji gali Fame 18 są BetClick, oficjalny bookmacher Fame 18, który przygotował dla Was wyjątkową ofertę powitalną. Z kodem Fame możecie liczyć na zwrot stawki w formie freebetu aż do 200 zł. W nowej ofercie cashbacku w formie freebetu nie ma żadnych dodatkowych warunków obrotu. Oferta dotyczy nowych graczy. Zacznij bez ryzyka. SFD, suplementy i odżywki. GBS, 5 razy więcej kofeiny. Keydrop, najlepsze skrzynie CSGO. Picodi, cashback i kody rabatowe. Hotpay, oficjalny operator płatności Fame 18. Pyszna fabryka, catering dietetyczny. Partnerami Fame 18 są Pitbull, partner techniczny gali Fame 18. Stormcloud, partner techniczny gali Fame 18. MML, centrum medyczne, partner medyczny. Patronem medialnym jest Super Express. Wiadomości, rozrywka, sport. Radio SK, hity na czasie oraz SK Rock. To jest druga konferencja gali Fame MMA 18. Przywitajmy potężnych włodarzy największej federacji Freak Fight w Europie. Michał Boxel Baron i Wojciech Gola. Serdecznie, to jest druga konferencja przed Fame MMA 18, a poprowadzę dzisiaj dla Was Tomasz Gimper-Dziełowy oraz Hubert Mściwojewski, a razem z nami oczywiście potężni włodarze Wojciech Gola i Michał Boxdel Baron. Siemanko, siemanko. Cześć, witamy. Słuchajcie, zostało 47 godzin do gali Fame MMA 18, zostało 600 biletów, także jeżeli ktoś jeszcze nie kupił, to zapraszamy, żeby przeżyć z nami na żywo te emocje, a jeżeli ktoś nie może pojawić się na Atlas Arenie w Łodzi, to zapraszamy do kupna pay-per-view na stronie famema.tv. Gimper, kilka tygodni minęło od naszej ostatniej konferencji, czy tak sobie to wyobrażałeś, czy spodziewałeś się czegoś innego? Rezultat był niezły, bo zostałem dosyć ciepło przyjęty, za co chciałem bardzo serdecznie podziękować. Całą pierwszą konferencję obejrzałem jeszcze kilka razy, dużo wyciągnąłem wniosków i postaram się być trochę mniej miły dzisiaj. Chociaż boję się, że z niektórymi zawodnikami po dzisiejszej konferencji moje relacje nieco się popsują. Będzie trochę teczek, będzie trochę kwestii, o których wcześniej nie rozmawialiśmy, ale nie uprzedzajmy faktów. Zobaczymy, między którymi zawodnikami będzie zgrzyt, których weźmiemy na dywanik, ale na pewno im lekko nie będzie. Programami zbudowaliśmy Wam fajny content, tak więc mam nadzieję, że dzisiaj kropkę nad i pieczątkę prowadzących przybijecie. Ja jeszcze chcę zachęcić Was do loterii famegtr.pl. Tutaj z nami jest ten Nissan GTR i za chwilę swoją drogą wyjdzie Budda i opowie więcej na temat tego samochodu. Także życzymy udanego oglądania, żebyście się dobrze bawili. I zapraszamy Buddę. Tak, my zapraszamy Buddę na scenę. Włoda, dziękujemy w takim razie. Możecie zająć swoje trony, właścicieli. A my na scenę zapraszamy Buddę i powiem Wam ciut więcej o Nissanie. Sprawnym truchtem zmierza w naszą stronę. Ale owacje dostałeś większe niż włodarze, serio. Nic dziwnego. Dzień dobry, witamy. Oczywiście z bardzo dużym dystansem, nic dziwnego. Słuchajcie, moi kochani, ja nie chcę wam zabierać dużo czasu ze względu na to, że z kuluarów wiem, że planujecie dzisiaj turbo ultra dymy.
Moi kochani, chciałbym wam powiedzieć, że trwają ostatnie godziny właściwie akcji dotyczącej tego pięknego samochodu. Chciałbym powiedzieć to zarówno do ludzi, którzy są tutaj na żywo, jak i tych, którzy są przed odbiornikami. Ostatnie właściwie 2-3 dni, żeby wejść do gry. O Nissana GT-R-a fura wyszła naprawdę mega dużo sosu, ale nawet nie chcę was tak jakby cały czas wchodźcie do gry tylko. Chcę powiedzieć o tym, że dajemy w zamian coś zajebistego. Myślę, że cała otoczka gali motoryzacyjna do tego wszystkiego cały ten trailer. To, co też przygotowaliśmy dla was w sobotę wspólnie z Michałem na kanał. W okolicach 1,5 godziny film dotyczący wyjazdu dookoła całej Europy. To chyba będzie twój najdłuższy vlog, nie? Najdłuższy vlog, stary, najmocniejsza rzecz, która dotyczy najmocniejszej loterii motoryzacyjnej w historii właściwie polskiego YouTube'a. I nie wiem, czy spod mojej ręki nie ostatniej, ze względu na to, że wszędzie robią się podróbki. Więc teraz taki statemencik na sam początek, że bardzo możliwe, że jest to już ostatnia. Także zapraszam na www.fame.gtr.pl. Nie przeciągam. Wielkie dzięki. Dziękuję nic bardzo. Do dodania tak naprawdę. Tak, wyczerpał temat. Mówiąc. Wielkie brawa dla Buddy. Brawo. Dobrze, a co? A my zaczynamy, słuchajcie, konferencję. Pierwszy panel. Czekajcie, bo będą duże emocje. Zapraszamy zawodników. Niech się dzieje. Przywitajmy bohaterów pierwszej części konferencji, a są nimi Mateusz Spysiński! Easy and Noruje! Thank you.
Dariusz! Darolew! Kaźmierczu! Darolew! Kartkówkę do rozwiązania, kurwa, bo jesteś kurwa tym nauczycielką, baba od Niemca, więc sobie weź to do domu. Odwróćcie się, bo nie widać. Tak jak ci upierdolę na tym sprawdzianie, tak w oktagonie, kurwa. Chodź, siadaj, Darek, zaraz o tym porozmawiamy. Dobrze, słuchajcie, zaczyna się intrygująco. Tak jest, ale zanim do tego przejdziemy, to sprawy formalne, Hubercie. Tak, partnerem tej części jest Pitbull i SFD. Przypominamy, zostały ostatnie bilety, dokładnie 600 sztuk, także kupujcie, bądźcie z nami, żeby między innymi obejrzeć pojedynek właśnie Darka Lwa z Pierzastym, no bo tutaj są duże emocje. Tak jest, a dzisiaj z racji, że Darek nie rzucił w Natana poduszką, tylko wręczył mu zeszyt, to możemy kulturalnie zacząć od pań. Ja się w związku z tym bardzo cieszę. Liza, pierwsze pytanie będę miał do ciebie. Chciałem zapytać, czy ty widziałaś nagrania z treningów twojej przeciwniczki? Tak, oczywiście widziałam. Ona ich codziennie wstawia. Tak, wstawia ich dużo i ludzie są pod ogromnym wrażeniem. Wojtek i Gola podczas ostatniego programu nazwali ją wręcz pretendentką do walki z Martą Linkiewicz, a kurs na ciebie wynosi 5,50. Czy nie wydaje ci się, że możesz zostać zmasakrowana? Ja uważam, że wielu ludzi mnie po prostu nie docenia i to już długo trwa. Oj, ale zobaczymy, jak to będzie później. Bo tak naprawdę jakby wielu osób myśli, że ja przyszłam do fejmu dla kasy i tak dalej, ale jakby to było tak, to ja by nie trenowałam w ciągu roku. Więc uważam, że też było zrobione dużo pracy i zamierzam to pokazać. Czyli nie boisz się przeciwniczki, nie robi to na tobie wrażenia. Ja tyle przeżyłam w swoim życiu, że ja boję się tylko zdechnąć. No oby, albo oby, dobra, nie będę mówił. Oby to się nie zdarzyło. Oby nie. Dominika, no na tobie z kolei właśnie ciąży ogromna presja. Jeśli wierzyć kursom, ludzie są przekonani, że wjedziesz tam w ogóle i Lizę zmieciesz w przeciągu 10 sekund. Czy nie obawiasz się trochę, że jak przegrasz z tą laską, która tylko kręci dupą, to będzie trochę wstyd? Ja nie biorę w ogóle takiej opcji jakby pod uwagę, rozumiesz, nie? Ja się nie zastanawiam jakby, co będzie wokół, wiesz, nie myślę sobie, co będzie jak przegram, co będzie jak, nie wiem, złamię nogę, no kurwa, no idę tam po prostu, żeby zrobić robotę, żeby moją rękę do góry podnieśli przy werdykcie i żeby było 3-0. A nie wiesz, że przegram, wygram. Ja jestem przekonana, że jestem przygotowana najlepiej ze wszystkich moich tych trzech walk, naprawdę, bez kitu, jestem najlepiej przygotowana, no i wiesz... Uważasz, że to może być twój najkrótszy pojedynek, bo ty miałeś krótkie pojedynki. Uważasz, Nie. Jeden potrwał 3 rundy. Jeden był na punkty. Wygrałam, a podczas drugiego wygrałam w drugiej rundzie. Znaczy pierwszego. Podczas pierwszego w drugiej, a podczas drugiego na punkty, tak. Chciałbym, żebyś skomentowała słowa swojej rywalki z traileru, bo ona powiedziała, że oprócz picia na konferencji to w życiu nic ciekawego nie robiłaś. Znaczy, no myślę, że...
Osoba, której content opiera się na wymachiwaniu odbytem nad kamerą, raczej nie ma prawa czegoś takiego mówić w moim kierunku. Bo twój content polega na tym, że ty przeklinasz ciągle. Ale mówię, ja nawiązuję interakcję z widzami. Moi widzowie mnie lubią. No, ja dostaję... Ale ty jesteś wulgarna. Ty masz problem do mojego contentu. A ty nie jesteś wulgarna, kurczę. No, ale ty jesteś taka sama. Po prostu ty przeklinasz, a ja kręcę dupą. Ale... To uważacie, dziewczyny, że to jest nie wiem, co sprawia większą przyjemność ludziom. Zależy jakim ludziom. Zależy jakim ludziom. Co dziewczyny według was jest bardziej ambitne? Kręcenie odbytem, jak to powiedziała Dominika, czy przeklinanie? No, że co, jeszcze raz pytanie, bo ja nie zrozumiałam. Czy to jest bardziej ambitne? Ambitne? Tak. Ale samo przeklinanie, ja nie... Ty, to zabrzmiało tak, jakby moje filmiki były po prostu złożone z samych przekleństw. Spójrz na swoje filmiki. W każdym filmiku ty przeklinasz. Przecież każde drugie słowo ty masz kurwa. Ale co z tego? Taka jest no jakby, to tak ty się taka jest moja ty natura. Masz wulgarny content i nawet ja widziałam twoje Q&A niedawno i ktoś ci tam napisał, że jesteś wulgarna. No tak, nie da się cię oglądać. Ale to jest moja natura. Ja pokazuję siebie od prawdziwej strony w internecie, bo... No, a moja natura pokazywać dupę. W internecie jest 90% sztuczności. Ja i wiesz, kobiece ciało to jest najlepsze, co jest na świecie. I to, że ja dostałam takie ciało, to muszę pokazywać całemu światu. No dobrze, to możesz pokazywać całemu światu, ale wiesz, nie za bardzo rozumiem wtedy twoją wypowiedź, że ja nic ciekawszego nie robię, oprócz picia na konferencji. To ja miałam na myśli, że w ogóle jesteś znana w mediach, no dla mnie, bo wiesz, ja jestem w Polsce tylko rok i ja znam cię jak laska, która się napiła mocno na konferencji i tyle, nic innego o tobie nie wiem. No to okej. Dominika, a ty sugerujesz, że twoja rywalka oprócz tego właśnie kręcenia dupą nie ma nic więcej do zaoferowania, tak? A ja nie wiem, co ma do zaoferowania, no właśnie dlatego się pytam o to. No co, ani żadnych filmików z treningów nie widziałam, no bo w sumie to jest taka strategia, myślę, że zamierzona, żeby po prostu, wiesz, no zaskoczyć jednak czymś w sobotę. Także nie jestem w stanie ci powiedzieć nic, wiesz, ja jakby mogę tylko wyrobić sobie o niej zdanie na podstawie tego, co widzę, powierzchownie, czyli... No to ja spytam się tak, jak... Nie znamy się osobiście, więc co ja mam powiedzieć? Jak słyszysz Liza, to myślisz co? Dupa, ale to wiesz. No mam Raczej tak większość osób myśli, no ale... No dobra, Dominika, a twoim zdaniem to jest spoko, że ona buduje content na takich niskich wartościach, że no... Ale to nie są niskie wartości, w sensie wiesz... Czuje seksem tylko i wyłącznie. Zdaniem wielu jedyne co robi, no to używa seksu do tego, żeby budować wyświetlenia. Ale mam pikantny program dzisiaj, słuchajcie. No bardzo wiesz, dobrze. No prawda jest taka, że teraz takie mamy czasy, że jak ma się jednak jakieś tam ładne walory i wygląda się dobrze zewnętrznie, to tak naprawdę nie trzeba prezentować sobą jakiejś większej... Nie wiem, jakie to... Czegoś więcej. Nie wiem, czegoś więcej, tylko po prostu można na tym zbudować popularność. Nie? Liza, ty ostatnio w odcinku u nas mówiłaś, że chciałabyś troszkę odejść, pokazać, że też coś innego możesz zaprezentować. Czy masz jakiś plan dalej na siebie, żeby robić coś, wiesz, że bardziej ambitnego? No, ogólnie planuję zrobić swoją szkołę tańca i już nie tylko kręcić, twerkować i tak dalej, a naprawdę uczyć tańcu normalnemu, bo ja tańczę 13 lat. Swoją drogą, wy macie identyczny odcień włosów, czy mi się wydaje? Bardzo podobny. Podobny. No, podobny. To dlatego się dzisiaj tak nie lubią dziewczyny. Tak, chyba dobrze. Tak. Nie, my się nie lubimy. Dobrze, przejdźmy do kolejnej pary. Daro, Lew i Natan. Słuchajcie, takich braw, jakie dostał Darek, jeszcze dawno nikt nie dostał. Także jeszcze raz wielkie brawa dla Darka. Daro na wejściu dostał większe brawa niż włodarze i Budda razem wzięci. Dokładnie. Darek, powiedz nam, co oznacza na początku twój strój. Przede wszystkim dziękuję wszystkim za fajne brawa, dzięki, pozdrówki dla was. Pozdrawiam wszystkich moich fanów, oczywiście kocham was. A wracając do twojego pytania, no co, no kurwa, jestem nowym uczniem Oxfordu, nie? No i wyjebany będziesz za to. Powiedz może jeszcze, co to będę za... Będę mieć? Nie będziesz mieć, tylko zostaniesz wyjebany z Oxfordu. A, wyjebany. Tak samo jak klatki. Ale najpierw to ty, kurwa, popraw moją kartkówkę, gościu. No właśnie, powiedz Daro, bo nie było proszę chyba tego dobrze widać na karenach. Jesteś nauczycielką, na kamerach. Kurwa. Od zle, jeden, równa się pierwsza runda. Rozjebany. O, ja pierdolę. 30 sekund. Ale widzisz, to było bardzo trudne, bo tam, co tam jest napisane? Może byś przeczytał przynajmniej. Nie, już skreślone wszystko. A co, kurwa, czytać nie umiesz? No. Darku. Okulary widzisz, mam zawsze tak spuszczone, więc nie widzę.
nie boli cię to, że Nathan, który ma 0-1, ty masz tyle pojedynków już zawodowych, mówi, że rozwali cię w 30 sekund? Nie godzi to trochę w taki, wiesz, w twoją godność? Znaczy, wiesz co, nie będę tu gadał o pojedynku, bo chuj z tym pojedynkiem, bo on i tak, kurwa, nie przeżyje tego pojedynku. Także, Nathan, ty się śmiej, śmiej. Powiem tak. Wiesz co, jak przeżyłem konferencję tutaj z tobą, to pojedynek tym bardziej przeżyję, myślę. No i później cię wywiozą, ale to nic. To ciebie do Choroszczy wywiozą. A co, ty tam byłeś, że wiesz, gdzie to jest? No byliśmy obok. Ostatnio mówiłeś, że a, byłeś, no widzisz, bo ja nie wiem. Ty też byłeś, tylko no ty wróciłeś tam pasujesz, później. Pasujesz tam, kurwa, tak. Jako Helga Nocy. Z tego to się przepustka kończy, więc wracasz od razu w trybie natychmiastowym. No o, właśnie, Nathan, bo ty bardzo często szydzisz właśnie z Darol War, że on przyjmuje leki, że jest chory psychicznie. Nie, że go, myślisz, odwołałem się do tego. Czekaj, no ale teraz też powiedziałeś, wiesz, że do Choroszczy i w ogóle do psychiatryka. A tymczasem, wiesz, no w swoich filmach na kanale wrzuciłeś Nathan Marcoń spowiedź i też opowiadasz, że masz problemy psychiczne, nie, że, miałem, że bierzesz leki. Że brałem, że miałem. No dobra, ale wiesz, dla ciebie to jest powód, wiesz, że wychodzisz przed kamerę smutny, oczekujesz trochę współczucia, a jedziesz Darka, że do Choroszczy, czy to nie jest trochę hipokryzja? Ale ty, Tomek, manipulujesz faktami. Teraz, bo ja nawet na początku filmu powiedziałem, że nie jest to smutny film, tylko mówię po prostu o tym, co było, jest wszystko zajebiście już. I mówiłem też również o tym, że ja właśnie odbiegam od tego jakby śmiania się z jakichś chorób psychicznych, tylko memuję sobie z Choroszczy. Też na początku powiedziałem właśnie tak do Darka. Ale sugerujesz, że Darek jest chory psychicznie w ten sposób. Że jest, nie? Nie go od chorób. Ale ty znowu manipulujesz, ludźmi. Nie, manipulowanie faktami jest to, że wychodzę przed kamerę śmieci. Pomówisz ludziom, że mi wpierdolisz, kurwa, że ci 10 sekund. To, że wychodzę przed kamerę smutny. Powiedz mi, jak ty to chcesz zrobić? Wytłumacz ludziom. Co chcesz zrobić? Ludzie, Nathan, kurwa, pierzasta gęś, baba, kurwa, nocnikiem i co zwana. I co jeszcze? Wam wytłumaczy, jak mnie rozpierdoli, kurwa, ten kurwa, no nie wiem, jak się nazwać, gość. Ebe nie napisał trzeciego tekstu. Na ważeniu będzie może trzeci Nathan, tekst. Ale i rymowanka. Ty też często mówiłeś, ja mam zapisane, że Darek jest głupi z natury. Czemu ty tak go często określasz? Czemu tak bardzo często obrażasz właśnie jego inteligencję? Bo to nie pada wiem, bardzo często w twoich wywiadach. No bo jestem na podobnym poziomie, więc mogę się utożsamić z Darkiem. Ja, gościu, ale ja jestem w Oksfordzie teraz. No ja ci wypierdolę z Oksfordu, bo jestem nauczycielką, przepraszam. Dobrze, że powiedziałeś. Podkreśliłem. No dobra, ja mam jeszcze pytanko do, może do trzeciej pary na chwilkę przejdziemy. Para Maxil, na face to face powiedziałeś coś takiego, że Spysiński prywatnie był dla ciebie miły, a na konferencji powiedział, że federacja dała mu byle kogo. I mnie ciekawi, jakie ty masz zdanie w ogóle o swoim oponencie, bo poprzednio nie mieliście dużo czasu antenowego. I czy ja dobrze rozumiem twoją wypowiedź, że uważasz, że Mateusz jest dwulicowy? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, więc na starcie powiem tak. Ja generalnie rzecz biorąc miałem dość pozytywne podejście do Mateusza, on też mnie bronił, kiedy wynikła moja afera, ale jak próbowałem przygotować się do tego zestawienia, to znaczy do tej konferencji, to szukałem jakichś punktów zaczepnych i przeglądałem sobie profil Mateusza i znalazłem tam pewien materiał. Materiał, który wstrząsnął mnie i wkurwił mnie tak jak dawno nic nigdy mnie nie wkurwiło, bo w momencie, kiedy zadzwonił do mnie pewien z włodarzy i zadał mi pytanie, czy chce się bić z Mateuszem, to napisałem do niego, jak długo trenuje. No i Mateusz powiedział mi, że trenuje parę miesięcy, a ja przeglądając profil Mateusza, dotarłem do pewnego materiału. I tutaj prosiłbym o tworzenie materiału Paramaxil 1, w którym... Albo trenowałem karate Kyokushinkai, rok albo dwa brazylijskie jiu-jitsu, teraz amatorsko boks, a poza tym siłownia... Ogólnie trening siłowy i ja robię, żeby tam trzymać jako... Generalnie rzecz biorąc, Mateusz powiedział mi, że trenuje parę miesięcy, żebym wziął tę walkę. Czyli kolejny raz, tak jak w swoich filmach, szuka łatwej ofiary, a w tym filmie ewidentnie mówi, że trenuje ponad, nie wiem, z 5 albo 6 lat różne sporty walki i tak naprawdę tylko po to, żebym wziął to zestawienie, okłamał mnie i szukając łatwej ofiary, no... Próbował tak naprawdę potraktować mnie tak jak Queen of the Black albo Rafa Tusa, czy też jakikolwiek innych ludzi. Mateusz Spysiński, uważam, że jesteś śmieciem, dlatego że szukałeś sobie łatwego zestawienia i jeżeli chciałeś sobie łatwego zestawienia, to proszę, jestem, ale nie myśl, kurwa, że dam ci łatwo tak naprawdę poprawić sobie swój wynik z 0-0 na 1-0, bo... Twoja charyzma, która jest praktycznie zerowa, tak naprawdę
ucierpi na tym bardziej w momencie, kiedy poskaczę ci po głowie. Jeżeli nie uda mi się skakać ci po głowie w tym zestawieniu, to będę dążył do tego, żeby doszło do rewanżu tak długo, aż nie uda mi się zemścić na tym, że tak naprawdę wypuściłeś mnie w pole. Po pierwsze, witam wszystkich bardzo serdecznie. Po drugie, ofiara robisz z siebie ty. Po trzecie, zapytałeś, ile trenuję, więc odpowiedziałem ci, że trenuję kilka miesięcy, ponieważ wielokrotnie mój trening był przerywany tym, że musiałem, sprawy prywatne wyglądały tak, że musiałem wielokrotnie przerywać trening albo nie chodzić na te treningi, trwało to wielokrotnie. Natomiast film, który przed chwilą pokazałeś, który miał mnie pokazać w jakimś złym świetle albo pokazać, że jestem kłamcą czy coś, jest z momentu, jak jeszcze mieszkałem u swoich rodziców, to jest po pierwsze. Po drugie, na tym materiale miałem kurwa włosy, więc to było dawno temu. A po trzecie, trenowałem karate Kyokushin, jak miałem lat 10, 11, jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie, ale tak to właśnie wyglądało. Informacja, od kiedy trenuję MMA? Tak jak wspomniałem, od kilku miesięcy z przerwami. Ale ja pytałem cię, jak długo przygotowujesz się do walki, a ty powiedziałeś ile powiedziałem? Tak, i co, myślisz, że chodziło mi o to, ile przygotowuję się do walki? To przygotowuję się do walki wtedy, kiedy jeszcze, kurwa, nie było fejoma. No ale Mateusz, poczekaj, bo tam powiedziałeś, wiesz, 2-3 lata karate, rok, dwa brazylijskie jiu-jitsu, a półtora roku. To jest spore doświadczenie, a wiesz, jeżeli mówisz paramaksilowi kilka miesięcy... To jaki sens ma to zestawienie w momencie, kiedy... Ja zadaję ci pytanie. Tylko po to, żeby dowiedzieć się, czy brać to zestawienie, czy jakikolwiek jest sens, ty odpowiadasz mi, no parę miesięcy trenuję. Czyli zaszukałeś sobie przeciery, nie. Tak żeby nie dostać wpierdol w oktagonie, znowu szukałeś sobie łatwego zestawienia. Zapytałeś, o ile się przygotowuję, więc ci odpowiedziałem. Ja nie zapytałem ciebie, czy na przykład jak miałeś 12 lat, to trenowałeś, nie wiem, zapasy czy coś. Ja się raz trącę, słuchajcie, bijecie się w MMA. Tak, czyli jest. To są mieszane sztuki walki. I tu chodzi o to, Mateusz, że ty trenowałeś boks, trenowałeś BJJ. Chciałem tylko wtrącić. Tak, BJJ trenowałem pół roku, karate Kyokushin trenowałem półtora. Natomiast czyli kłamałeś na tym materiale, tak? Tu chodzi o to, że już masz takie te odruchy. Wiesz, coś jeszcze mnie trenowałeś to i chodzi o to, że mówiłeś, że przygotowuje się 2 miesiące, a okazało się, że doświadczenie masz dużo większe, a tego się nigdy nie zapomina. To wiesz, jak się kręcić w parterze, wiesz, jak wygląda... Ja to rozumiem, tylko... Chodzi o to, że teraz... Po prostu Mateusz mnie źle zrozumiał. Paramaksil może czuć się pokrzywdzony, bo myślał, że masz dużo mniejsze doświadczenie, a wyszło, no, że trenowałeś... Ale ja wielokrotnie... To nie jest tak, że teraz Paramaksil znalazł jakiś film, na którym ja raz coś powiedziałem, tylko wielokrotnie w wywiadach... Nie, na pierwszym wywiadzie, na którym półtora roku temu przeprowadziłem dla kanału sportowego, dla Turskiego... to od razu tam powiedziałem, ile trenuję, więc to nigdy nie była żadna, nie wiem, tajemnica. Ja od razu to otwarcie mówiłem. No, ale czyli w momencie, kiedy pytam, jak długo przygotowujesz się do zestawienia, to odpowiadasz mi parę miesięcy? No bo tak. No to rzeczywiście, nie trenowałeś nigdy wcześniej, nie przygotowałeś się w ten sposób. To są kiedyś trenowałem, ale człowieku, jak ja trenowałem karate, to jeszcze byłem w tej junior jakiejś tam... Pasy są do któregoś roku życia. I ja byłem w tej juniorowej. Tak, ale więc no jak dla mnie to jest mega śmieciowe zachowanie i po prostu szukałeś sobie łatwego zestawienia. Tu jest też dobry przykład, na przykład Lil Masti, która trenowała zapasy, jak była bardzo młoda, ale pokazała, że jednak te odruchy się ma w walce i wy się bijecie w MMA, czyli możesz wykorzystać wszystkie płaszczyzny, które trenowałeś kilka lat temu. A Paramaksil tego nie ma i zapytał się ciebie prywatnie i nie powiedziałeś mu tego. Wiesz, co chodzi? To jest zestawienie, ma jakikolwiek sens. Tego wywiadu mógł tego nie wiedzieć. Drodzy widzowie, ja chcę tylko powiedzieć, że tutaj mamy mikrofon. Jeżeli ktoś chce wejść w interakcję z zawodnikami lub prowadzącymi, to serdecznie zapraszam tutaj obok panów w żółtym. Dobrze, Mateusz, bo jeszcze jakby w prywatnej rozmowie, nawet jeżeli to było w wywiadach, w prywatnej rozmowie wprowadziłeś Paramaksila w błąd, czy nie? Znaczy ja nie widziałem tych rozmów, więc... Jasne. To znaczy, wiesz co, ja nie uważam, że to było wprowadzenie w błąd, bo raz, że nigdy nie ukrywałem tego faktu, że kiedyś trenowałem, ale mówię, te trenowanie było, nie wiem, jak miałem 12 lat, to jest po pierwsze. I po drugie, jak zapytał mnie, ile trenuję, no to ja szczerze odpowiedziałem. I szczerze odpowiedziałem, dlaczego te przerwy były na przykład takie długie i Paramaksil o nich wie. Może inaczej, Mateusz, bo to było może nieprecyzyjne pytanie, ale czy jeżeli Paramaksil by ciebie zapytał, czy kiedykolwiek trenowałeś, no to bym odpowiedział. Powiedział? Tak, szczególnie, że ja nie ukrywałem... No to w ten deseń chodzi. No tak, ale inaczej. Ja rozumiem teraz wkurwienie Paramaksila i rozumiem, że... Poczekaj, tylko dokończę, okej? Okay?
Rozumiem wkurwienie paramaksila i rozumiem, że teraz... Nie rozumiałeś intencji mojego pytania w momencie, kiedy zadałem ci pytanie przed podpisaniem walki. Czy chodziło mi o to, jakie mam szanse z tobą, a nie jak długo przygotowujesz się do tego konkretnego zestawienia, tylko jakie jest twoje doświadczenie. Dobra. I w momencie, kiedy tak wybiórczo traktujesz sobie i jakby w tym momencie robisz z siebie kretyna, tak jak wielokrotnie... Nie, ale nie, chujowo się teraz zachowujesz. Po pierwsze... Bo jesteś kretynem. Dobra, spierdalaj. Po pierwsze... Chciałbyś. Po pierwsze... No nie, Łysolu. Po pierwsze... Łysolu, no pozdrawiam. Po pierwsze wygląda to tak, że napisałem ci zajebiście prywatną rzecz, dlaczego moje treningi były nieregularne. Więc kurwa, czy naprawdę uważasz, że pominąłbym tak kurwa nieprywatny fakt, żeby tylko przed tobą to zataić? Szczególnie, że napisałem ci prywatną rzecz, która nie była jakaś publiczna. Ale nie rozmawiam o tej prywatnej rzeczy. Nie rozmawiamy teraz dlatego, dlaczego miałeś przerwy w treningach. Rozmawiamy, dlaczego potraktowałeś ten temat wybiórczo zareagowałeś na to tak, żeby było to dla ciebie wygodne. Absolutnie czyli, nie. Czyli specjalnie nie zrozumiałeś tego pytania. Nie. Jakby nie rozumiałeś, że chodzi mi o to, czy ja mam jakiekolwiek szanse z tobą, tylko zrozumiałeś, odkąd podpisałem się w Fejmie, to trenuję. Ile przygotowujesz się do No, trenując jakiekolwiek sztuki walki, to przygotowujesz się do Fame MMA. Więc kiedy zadałem ci pytanie, jak długo trenujesz, to chodziło mi między innymi o to, czy masz jakieś doświadczenie. No ale będąc wkurwionym na ciebie, odkryłem też potwierdzenie innego mojego stwierdzenia. Mianowicie tego, że boisz się wyrażać własnych opinii. I gdybym miał takie opinie jak ty, Mateuszu, to też bałbym się je wyrażać. I czekałbym z wyrażeniem tego, co myślę, na opinię Twittera. Aż do momentu... wrzucenia jakiegokolwiek filmu w internet. Dlatego też nie dziwię się, że nazwałeś, że to, co odjebałem, mając na myśli moją aferę, bo nazwałeś to mega słabe. I ma tutaj no drugi... I później na face to face gdzieś tam o tym przegadaliśmy. Tak, ale ja wiem, z czego wynikało to, że nazwałeś to słabe. I chciałbym tutaj poprosić o drugi materiał, mianowicie Paramaxil 2, ponieważ Mateusz niejednokrotnie wyraża własne opinie, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mają już one potwierdzenie u ludzi, kiedy już tłum wyrazi własną opinię, a kiedy Mateusz w dawnych czasach nie bał się wyrazić własnych opinii, dochodziło do sytuacji takiej jak ta. I proszę o materiał Paramaxil 2. To dzieli się tak, na pedofilów i gejów. Gejów toleruje, gej, Freddie Mercury, albo ten, co gra Sheldona Coopera. To są geje, a to... No kurde, no wiecie, kto to są w ogóle ci, co chodzą na marsze wolności. Jak oni mogą się spodziewać, że nie będą tym irytować jakichś innych osób? Możesz być gejem, prawda? Możesz być homoseksualistą, ale jakoś nie afiszuj się tym. Nie pokazuj tak na siłę, o jestem gejem, ale superaśnie jest, naprawdę. A wiesz, bo tak jak ja ciągle mówił, no jestem hetero. Co by się na obiad? No kurczaka z ziemniakami i jestem hetero. To by ludzi wkurwiło w końcu. Nie dziwię się, Mateusz, że przestałeś wyrażać własne opinie, kiedy twoje opinie wyglądały w taki sposób. W tym momencie twoje opinie to tak naprawdę zlepek opinii z Twittera, bo tak naprawdę jesteś bez wyrazu, tak długo jak chodzi o wyrażenie własnej opinii. I nie dziwię się, że nazwałeś moje zachowanie słabe, jeżeli twoja opinia nie zmieniła się od tych czasów. I moim zdaniem... Fajnie budujesz narrację, fajnie, ale dobra, przerwając ci ten monolog. Wygląda sytuacja tak, że materiały, które teraz wyciągnąłeś, są sprzed kilku lat i wielokrotnie również na swoich filmach, i na live'ach odpowiadałem, dlaczego na przykład miałem takie podejście, ponieważ miałem zamkniętą głowę. Zajebiście głupi wtedy byłem. A teraz masz otwarty odbyt? Teraz mam otwartą głowę. Chciałbyś. Już skończ te swoje gadki o obciąganiu i tak dalej, już sobie możesz darować. Jak w momencie, gdy przeprowadziłem się do Gdańska, do większego miasta, poznałem innych ludzi i zrozumiałem, jak moje myślenie było głupie. A dalej ci się tak naprawdę zdarza dojść do sytuacji, w której przez przypadek twoja szczera opinia wyskoczy na świat, na światło dzienne, tak jak powiedziałeś, że moje zachowanie było słabe. I przeprosiłeś mnie za to, tak. Bo nie zastanowiłeś się nad tym. Nie dlatego, że się zastanowiłem, tylko jak wspomniałem na face to face, chciałem chociaż trochę poddymić. Na face to face okazało się, że nie będziemy poddymiać, tylko będziemy smutno rozmawiać. Po prostu albo jesteś bez wyrazu, albo wyrażasz cudzą opinię. Tak naprawdę boisz się jakiejkolwiek konfrontacji, boisz się tak, wyzwań. Dlatego przyszedłem do FMA, żeby się pokłócić z tobą. Nie, przyszedłeś tutaj się po kłócę. To, żeby nie umrzeć w internecie. Ale jesteś tak naprawdę bez wyrazu, jesteś byle jaki i tak długo jak
możesz, to prześlizgujesz się jak taka gnida, no. taka wsza. No. No i mimo tego... No. Dobra, panowie, inna tego, pana, bo już to Mateusz, za długo ciągniecie. Ja mam tylko takie pytanie spinające to klamrą. Żałujesz tych słów? Zmieniły się te twoje poglądy? Tak, jak najbardziej. Jeszcze raz podkreślam, tak jak wcześniej miałem zajebiście zamkniętą głowę, ponieważ wychowałem się w środowisku takim, w którym ta zamknięta głowa była na porządku dziennym. W momencie, gdy przeprowadziłem się do większego miasta, zrozumiałem, jakie to myślenie było głupie. No dobra, jak mieliśmy tutaj gadkę o homoseksualizmie, to był jeden taki face to face, na którym zdarzyły się buziaki między zawodnikami. Ja bym chciał przejść do ciebie, Nathan, i zapytać, wiesz, jak kupujesz coś w internecie, to jak szybko otrzymujesz produkt, za który zapłaciłeś? Oj, wiesz co, wiem, do czego zmierzasz od razu. Z tymi planami treningowymi, nie? Którymi za chyba tam dwóm osobom zapomniałem dosłać. No właśnie, i poczekaj, to zanim właśnie... pogadamy, okay. Zaraz o tym pogadamy, ja bym poprosił o odtworzenie pliku Marcoń 05. Niesamowite, go się z kamerem, naprawdę. Kupiłem diety z planem treningowym jednego z najgłośniejszych polskich influencerów, Nathana Marconia. Reklamuje na swoim profilu za 50 zł. W związku, iż z jego planami treningowymi były kiedyś spore afery, zdecydowałem się, że je wytestuję. I czekałem. Od momentu przelewu Marcin jakby znikł, więc po 3 dniach upomniałem się. Obecnie minęły już około 3 tygodnie. Nie no, Marcin zachował się jak frajer, oszust, może jak na niego przystało. I teraz sobie pytanie, ile jest takich osób, co ja? Napiszcie, co w takim wypadku powinienem zrobić. Okej, okay, to bo już z tym chłopakiem pisałem, to jest stary film. Cały czas do niego pisałem, bo dałem przez przypadek wiadomość z głównych do ogólnych, jest na Instagramie. No, przepraszam, może to zabrzmieć arogancko, ale za w ogóle bym, jak już kraść to miliony, więc za 50 zł bym nikogo nie oszukał, w ogóle bym nikogo nie oszukał, a szczególnie za taką kwotę bym sobie jakby nie psuł, wiesz, już PR-u, który i tak jest nisko. Pisałem z tym chłopakiem, że właśnie zapomniałem przez to, że miałem dużo tych face-to-face'ów, tam różnych programów, też dużo miałem stresu związanego z tymi programami i zaoferowałem też ostatnio, że zwrócę mu pieniądze, plus wyślę plan indywidualny, zrobię pod niego, jak mi wszystko będzie w porządku, bo też wysłałem mu na maile te plany w pliku PDF, bo robiłem to wszystko w PDF-ie i nie doszedł mu po prostu na maila, wysłałem na 2 maile, więc powiedziałem, że jak wszystko sobie poogarniam, to właśnie odeślę mu pieniądze, z którymi jak mu pisałem i też wyślę mu plan, żeby nie był stratny, że przez ten czas, który czekał tak długo, to dostanie jakby plan za darmo. I też go przeprosiłem oczywiście. No właśnie, Nathan, tylko że minęły 2 miesiące od tego, a... Nie widziałem wiadomości, nie upomniał się. A ten właśnie. Chłopak upominał się wielokrotnie. Po 3 dniach się upomniał raz, potem wiadomość wpadła do... Minęły 2 miesiące od tego. Chłopak, który zakupił u ciebie plan treningowy, nie otrzymał go. Niestety dotarłem do niego i z nim rozmawiałem. Ale co ty chcesz mu wysłać, kurwa, jak pijesz, kurwa, i tak dalej? Przez 7 miesięcy? Co? No mówiłeś ostatnio, no piję, żeby żyć. Mówiłeś ostatnio, kurwa, na swoim filmie, że piłeś, że imprezowałeś, kurwa, że cię hej dopa, to co ty chcesz mi wysłać, nie, kurwa? Nie, taką kurwa, rozpiskę, w momencie, czy co? Hej, to, a nie, że przez jaki ty jesteś Bóg estetyki, kurwa? No jestem pierzasta gęś, nie Bóg estetyki. Dobra, ale wracając. I będę, Dareczku, i zobaczę. Nathan, ty jesteś Helga Nocnik, kurwa. Nie, pisałem z chłopakiem chyba ja nawet przed wasze przedwczoraj, rozmowy, ale przedwczoraj widziałem, się kontaktowałem. I nadal nie otrzymał planu, a są 2 miesiące. I na story zwróciłeś taką informację, że ludzie źle podają maile, dlatego nie dochodzą plany, zazwyczaj, jeżeli będziesz tego robił. Czyli on ci podał złego maila. Nie wiem, nie doszła wiadomość, czy podał złego maila, czy dobrego, nie wiem. Ja się z nim o 50 zł... Ale wysłałeś mu ten plan, czy nie? Powiem tak, nawet o 10 zł bym nikogo nie oszukał, nawet o 5 zł, dlatego powiedziałem, że podał mi numer telefonu, abym wysłał blika z innego konta, bo z mojego konta mam jakby... Przez pewne tam rzeczy nie będę mówić o jakim... I jak podał ci ten numer 2 tygodnie temu i czy dostał już pieniądze? Tak, ja pisałem, a widziałeś wszystkie wiadomości, tak? Tak. No to widziałeś, że pisałem, że teraz mam bardzo duży zapierdol przez to. Przez i wszystko na spokojnie Teraz, jak poprosiłem o numer telefonu, nie co było 2 miesiące temu, tylko teraz. Rozmawiamy o teraźniejszości, bo ty, Tomek, bardzo lubisz. Ja rozumiem, że masz fajny PR, lubisz przeinaczyć wszystko fajnie, lubisz powiedzieć to, po swojemu, po to, aby swoją narrację bardziej lepiej poprawić. Ale to ty to robisz, ale ty kurwa, przeinaczasz, kurwa, zlew, ty manipulujesz. Zlew, nie rozmawiam z tobą, zlew, nie rozmawiam z tobą. Już, spokojnie, zakręć korek. Nie rozmawiam z tobą teraz. Mogę się coś zapytać? No. O Boże, jeszcze pompeczka. W ogóle, witam serdecznie widzów. Witam serdecznie. Ej, Nathan, mam pytanie do ciebie, bo tak teraz gadacie o tych planach. Powiedz mi, czy ty w ogóle masz uprawnienia do tego, żeby kurwa pisać komuś takie plany i brać to pieniądze do chuja? Nie trzeba, do chuja ty dobrze znasz się na chuja. Nie, no, nie trzeba mieć... Masz uprawnienie?
papiery trenerskie? A bierz, ja mam, bierz, że nie trzeba. Ja mam, a ty masz? Super jesteś, widać, ale wiesz, że nie trzeba. Aha, czyli oszukujesz ludzi, tak? Mówisz, że jesteś trenerem? Nie. A jesteś chujem, nie trenerem? Kiedy powiedziałem, że jestem... Bierzesz od nich pieniądze, robisz im plany i jeszcze im, kurwa, nie dajesz tych planów? Bo się przegrzejesz, spokojnie. A nie, kiedy, no, pytam kiedy się powiedziałem, ciebie, że jestem trenerem? Ale odpowiedz. Kiedy powiedziałem, że jestem trenerem? Pompeczko. No to skoro rozpisujesz komuś plany, to znaczy, że jesteś nie, osobą mówię, że to są uprawnioną. Plany, mówię, że to są plany, którymi ja trenuję i jeżeli ktoś chce kupić za symboliczną kwotę, to chętnie im to wyślę. Natan, ty i z jedną osobą mi wyszła... Natan, Szalicz, czekaj, tylko tu chodzi o to, że ci ludzie trenują o, i tu chodzi mikrofon, o ich zdrowie. Prawidłowo. Natan, tu chodzi zamknij o ich zdrowie pizdę fizyczne. Pizdę to masz ty, a nie masz chuja. Widziałem, jebany, że masz chuja na stworu, dobra. Stul, dziób, kurwo, jebana. Mi, dziób, ty lubisz chuje, dzioby, widzę, czas, że tam gadasz. Chuj ci na imieniny. Ej, bo ci... Jebał cię pies i cały internet, kurwa. Chuj z tobą, znikasz stąd, kurwa. Szeli... To jest moja ostatnia walka tutaj, kurwa. Tak? A następna będzie przed hotelem. Nie. Przed hotelem, tak. Nie kus spierdalaj, Szeli, bo widzę, że źle to na mózg wpływa. Bo ja bym chciał pociągnąć ten temat. Stare komórki ci zabijam, te kozy z nosa. Daj mi dokończyć. Szeliemu chodzi o to. Szeli, słuchaj. Że ale o nic nie chodzi, bo mózg nie pracuje. Natan, że ty bierzesz... Dobra, zastrzyk zrób dzisiaj. Ja już zrobiłem, teraz twoja polega. Bierzesz pod odpowiedzialność zdrowie tych ludzi, bo oni trenują twoimi planami. A widziałeś, co dodawałem na wyróżnioną relację, Hubercie? Co dodałeś? Że plany są zrobione pode mnie, tak jak ja nimi ćwiczę. No. Ja je udostępniam za kwotę, 50 zł symboliczną. Kiedyś były większe kwoty, to zrezygnowałem z tego, bo stwierdziłem, że właśnie nie będę jakby, wiesz, ludzi naciągać, jeżeli... Ty się nadajesz, kurwa, do rozwiązania kartówek, a nie, kurwa, do kogoś. Ale patrz, Natan, te plany są pod ciebie, tak? Czyli ty robisz komuś plan, który nie jest w ogóle pod kogoś. Każdy ale, ma ale, no inne, tak, każdy ma inne, ale słuchaj, każdy ma inne predyspozycje genetyczne, zupełnie inną sylwetkę, inną genetykę, więc twój plan, kurwa, tak, można sobie w dupę chodzi sobie o to, naprawdę, że ktoś może mieć chory kręgosłup. Trzeba mieć genetykę, żeby... A jak ktoś na przykład, nie wiem, ma lordozę, ma chory kręgosłup... No to ktoś informuje, wiesz co, mam lordozę. Czy tym planem treningowym mogę pod lordozę ćwiczyć? Tam mówię, no nie za bardzo, bo to jest plan pode mnie. Ale ogólnie plan... Gdzie jest filozofia? Komuś... Ale słuchaj, nie, najpierw, jak się komuś rozpisuje plan, powiem, nie, to się robi... Ale słuchaj mnie, no posłuchaj mnie, kurwa, zamknij pysk. Nie, ty zamknij posłuchaj pysk, bo stąd czuję smród, no, kurwa. No słuchaj, no dobra, okej, okay, ja jestem akurat czysty, ty, kurwa, śmierdzisz mefedronem, tak, kurwa, stargówka, więc wypierdalaj. Ty z nosa wygrzebujesz końcówki. Dobrze. Dobra, ale dajcie mi powiedzieć. Słuchajcie, jak się komuś rozpisuje plan treningowy, nie, czy dietetyczny, to się nie robi... Nie rozpisuję komuś z... planu, to jest mój plan treningowy. Dajmy dokończyć Piotrkowi i... piszę na wyróżnionej relacji robi wszędzie. Robi się z kimś wywiad, tak? Najpierw pytasz go o jego stan treningowy. To trzeba mam robić wywiad. O suplementację, robi się badania zdrowotne i dopiero się rozpisuje komuś plan. Szeli, a nie tak, trenerem, że ty, kurwa, robisz sobie plan dla siebie i mówisz, sprzedam wam za 5 dyszek zajebisty plan. Nie, tylko, tak, że, dobrze, kurwa, Szeli, on to jest chuja wart. Szeli, dziękujemy ci. Szeli, my przechodzimy dalej do pojedynku. Mówię, dziękujemy ci, Szeli. Plan za 50 zł, którym ja trenuję. Tak? Natan, kończymy waszą dyskusję. Natan. Przechodzimy dalej. Ej, kurwa, to Szeli. Natan, ej. Szeli, Natan. Dobra, babo od Niemca. Ej. Ej, już, Szeli, wystarczy! Daro! Daro! Daro, rozjem go, Daro! Jesteś w strachu! Dobra, nie się dawaj. Słuchaj, Natan, wiesz, co ty sobie możesz zrobić z tym planem? Ja ci powiem. Co napisał, dawaj, co napisał? Ja ci mogę powiedzieć, co ty możesz sobie zrobić z tym co planem. Co napisał Ebebe, dawaj. Jedynie możesz sobie żyć wytrzeć, kurwa. Dobrze, okej. Okay. Dobrze, panowie... W oktagonie to samo powiesz, nie? Jak wstaniesz po dwóch dniach. Tak. Zapraszamy, zapraszamy was na środek, do face, zapraszamy to na face to face. Natan, ale spokojnie, ej! Natan! Na środek! Natan, macie pojedynek za dwa dni, poczekajcie! Nie ryzykujcie kontuzją, panowie! Zadymeczka. Macie zaraz pojedynek, nie ryzykujmy kontuzją, chodźcie, zrobimy wam face to face'a. Nie róbcie scen. Tak, chodźcie, zrobimy wam face to face. Darek, chodźcie na środek. Pójdź na mnie, halo. Ściągnij okulary. Okulary ściągnij. Zapraszamy na środek. Wam, moi drodzy, przypominamy, że zostało... Panowie, tylko ściągnijcie okulary, dobrze? Niecałe 600 biletów do zakupu. No i oczywiście kupujcie pay-per-view, oglądajcie pojedynek Natana i Daro Lwa już w tę sobotę. Chodźcie, panowie, kulturalnie. Spokojnie, Natan, za 48 godzin będziesz miał okazję. Słuchajcie, zostało wam tylko dwa dni do pojedynku, także na spokojnie. Nie ryzykujmy, słuchajcie, nie ryzykujmy kontuzji. Co? Co? No co? 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 Dobra, nie jesteś, co jebie mu. Zobaczysz. Zobaczysz. Co zobaczysz? Zobaczysz. Co zobaczysz? Zobaczysz. Co zobaczysz? Zobaczysz. Zbliżcie panów, zbliżcie panów. Co? Wiesz co?
To. Wiesz co, zobaczysz. Wiesz. Wiesz co. Chłopaki, na spokojnie. Nie, sorry, na spokojnie, nic nie bez gardy. Właśnie nic nie zobaczysz. Face to face. To. Co ty zrobisz? Co zrobisz? Już, możesz zrobić. Pokaż, kurwa. Pokaż, co ty w ogóle umiesz. Ty jesteś cianki jak moje, kurwa, jajo, ciulu. Tak patrzysz, kurwa. Kto patrzysz? Kto by się siedział, kurwa, boję? Co, kurwa, boję się ciebie? Co ty pokazujesz, kurwa? Co ty pokazujesz, kurwa? Komu ty pokazujesz, kurwa, maula? Komu? Co pokazujesz, kurwa? Co? Co, kurwa? Co, kurwa? Słuchajcie, tu mamy duże emocje, a jeszcze większe będą w Oktagonie. Kupujcie pay-per-view fame.ma.tv i zostały też ostatnie bilety. Panowie, przypominamy, macie za 46 godzin pojedynek. Nie chcemy żadnych kontuzji. Spróbujmy zróbcie zrobić. Spokojne face to face. Spróbujmy, stańcie. Spójrzcie sobie głęboko w oczy. Już bez gadek. Bez gadek, panowie. Kurwa! Będziesz zniszczony, kurwa! Czy rozpierdolę, kurwa, jak buchę, kurwa! Dobrze, panowie, ostatnia szansa. Ostatnia próba, chodźcie. Dobrze, no to do publiczności, słuchajcie! Panowie. Słuchajcie, a my... Nie, dobra, to nie pójdzie. Panowie, to się jednak nie uda. My będziemy kończyć pierwszą część konferencji. Darku, chodź na chwilę. Zakończ to w swoim stylu. A my was zapraszamy na drugą część. Wracamy po krótkiej przerwie. Będzie tylko lepiej. Chwila, nowy chwila. Numer. Jeszcze mamy pytania. Jedno pytanie przynajmniej. Dobrze, no to jeszcze jedno pytanie. Dobra, ostatnie. To dawajcie szybciutko. Tutaj mamy pana w białej komii, ale mnie ciekawi, więc chciałbym, żeby powiedział coś. Natan, mordeczko, ja tutaj dla ciebie przyjechałem prosto z Warszawy. Zobacz na Dara, jaki ma drill. Zobacz, jaki bakecik. Zajebisty outfit, Dara. Więc ja dla ciebie też fajny. Mam stary. Dzięki, bykuje. Czapeczkę. O kurwa. Okulary. Za darmo? Tak. To uczciwa cena. Bo wyzywają cię od pierzastej gęsi, więc stary masz tutaj. Ej, dasz mi? Podejdziesz w sensie, bo nie masz chcę. Masz skrzydła anioła, stary. Ej, to ja to ubiorę następną ton, co będzie, dobra? Kurwa, zajebiście. A czapka mi się przyda, bo ja wagę robię teraz. Nie muszę do sklepu lecieć. Dzięki bardzo. Dobrze, słuchajcie, kurwa, to czekaj, był... czekaj, czekaj. Dobrze, pokażmy. Pokaż się tak. Ubierz. A do mnie na YouTube'a wleciał nowy numer. Ja, Nitro, Japczan, Paramaxi, młody McGregor. Zapraszam wszystkich na mojego disa. Loża Szydercu. Zapraszam na mojego disa. Ty jesteś kurwa tragiczny. Tak? Ty kurwa. Gościu, młody McGregor, Paramaxi, Japczan, Nitro. Ty kurwa nic nie umiesz, zdajesz sobie sprawę, że jesteś taki kurwa malutki, kurwa. A może zrobię z siebie, kurwa, wiesz co z siebie zrobię? Tak, tak, tak. Wiesz co z siebie zrobię, kurwa? Kle, 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 kle. Kle, kle, kle. Jaro, a możesz trochę nawinąć ze swojego disa, czy nie? Lepiej nie, bo... Nie, dobra, dawaj. Bo kurwa, nie, bo teraz... Zapomniałeś? Nie nauczyłeś od EBEB, co powiedział? Mogę ci jedynie wyjebać, kurwa, tak? Na łeb. To wyjeb teraz. No ty, kurwa, się nadajesz. Do czego ty się nadajesz, kurwa? Powiedz mi, do czego ty się nadajesz? Darek, znów cię do czego ty się, kurwa, Darek, nadajesz? Darek, to by Ludwiczek wpierdol. Bóg estetyki, kurwa! Bóg estetyki, kurwa! Słuchajcie, kończymy! Manipulant, kurwa! Nie dlatego, bo jestem dobry, tylko ty jesteś tak chujowy. Słuchajcie, kończymy! To jest dopiero przedmiot. Pokaż mi to, pokaż, że jestem chujowy. Pokaż mi to. Jesteś, kurwa, panu w jesteś zjebem, kurwa, jak zjebem, ma, jaki ma, nie wiem, ty jesteś takim zjebem, że nawet, kurwa, świat takiego zjeba. Cisza już, Darek, poczekaj chwilę. Mogę cię rozpierdolić w każdej jednej minucie. Odcinamy mikrofony, dziękujemy. I teraz panów zobaczycie w sobotę, tam już nie będą się wyzywać, tylko będą się bić. A my wam dziękujemy, zapraszamy na drugi panel już niedługo. Kończymy, do zobaczenia. Za chwileczkę. Nie będą go słuchać. Już jest skończone.
był naprawdę kiepski pomysł, panowie. Niektóre zakłady są po prostu lepsze od innych. Szczególnie w Betclic. Szczególnie między 8 a 21 maja. Jeżeli sięgnąć pamięcią, to wydaje mi się, że w życiu płakałem dwa razy. Pierwszy raz, gdy Magda, żona Arciego, przestała być wolna i drugi, gdy jechałem na rowerze i jaja wkręciły mi się szprychy. A teraz pokażę wam jeden najlepszy sposób, jak rozpocząć dzień na pełnej Wchodzimy na stronę gbs.pl. Dodajemy sobie nasze ulubione kawy Angel's Touch oraz God of Angels. Dodajemy kod FAME25 i cieszymy się naszą wspaniałą filiżanką kawy. Kodem FAME10 otrzymasz 10% zniżki w sklepie SFD. Odwiedź zoadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zoadoptuj.pl. Sponsorami drugiej konferencji Gali Fame 18 są Betclic, oficjalny bookmacher Fame 18, który przygotował dla was wyjątkową ofertę powitalną. Z kodem Fame możecie liczyć na zwrot stawki w formie freebetu aż do 200 zł. W nowej ofercie cashbacku w formie freebetu nie ma żadnych dodatkowych warunków obrotu. Oferta dotyczy nowych graczy. Zacznij bez ryzyka. SFD, suplementy i odżywki. GBS, 5 razy więcej kofeiny. Kidron, najlepsze skrzynie CSGO. Picodi, cashback i kody rabatowe. Hotway, oficjalny operator płatności Fame 18. Pyszna fabryka, catering dietetyczny. Partnerami Fame 18 są Pitbull, partner techniczny gali Fame 18, Stormcloud, partner techniczny gali Fame 18 oraz MML Centrum Medyczne, partner medyczny. A patronami medialnymi są Super Express, wiadomości, rozrywka, sport, Radio SK, hity na czasie i SK Rock. Z Robertem Karasiem, który, słuchajcie, bierze udział dokładnie 20 maja, kiedy jest gala w ultra triathlonie na dystansie 10-krotnego Ironmana w Brazylii. Także łączymy się z Robertem. Tak jest. Halo, halo, o! Dzień dobry, Robercie, słyszymy się? Robercie. Cześć, cześć, słyszymy się bardzo dobrze, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak dyspozycja przed startem, czy nie odzywają się kontuzje, jak się czujesz? I jak bardzo jesteś zdeterminowany, żeby pobić rekord świata? Czuję się bardzo dobrze, o tym rekordzie nie myślę, bo tak naprawdę najważniejsze jest, tak jak w walce, zrealizować plan od początku do końca i wtedy będzie dobry wynik. Także nic mi nie dolega, jestem naprawdę zdrowy, w 100% przygotowany. Także śledźcie w sobotę i obserwujcie, bo będzie się działo.
Robercie, słowa nic mi nie dolega. Jak to wygląda właśnie? Ponieważ wiedzieliśmy, że trapiły cię te kontuzje. Ostatni 10-krotny Ironman, z tego co wiem, został przerwany przez lekarzy, ponieważ było zagrożenie twojego życia i zdrowia. Powiedz, jak to wygląda właśnie na ten moment? To wszystko jest okej. Ostatnia kontuzja to podczas walki z Filipkiem, zerwane krzyżowe. Nie zrobiłem operacji, ponieważ nie było sensu. Tutaj nie ma żadnych ruchów gdzieś tam dynamicznych do boku. Tutaj jest jakby jeden ruch do przodu w tak naprawdę tlenie, także mi ta kontuzja nie przeszkadza. Już po 3 tygodniach zeszła mi opuchlizna po walce i tak naprawdę cały obóz przygotowawczy mogłem bez tam żadnych perturbacji przejść. Więc wszystko gra, nic się nie odzywa i tylko trzeba z chłodną głową do tego podejść, dobre tempo wrzucić i będzie dobrze. Dobrze, słuchaj, razem z nami tutaj na Atlas Arenie jest kilka tysięcy osób. Czego moglibyśmy ci życzyć na ten bieg, znaczy więcej niż bieg, na ten triatlon, który przed tobą już tę sobotę? Chciałem, żebyście obserwowali. Na pewno będę miał informacje od teamu o wsparciu. Ja też będę wiedział, co się u was dzieje, co się dzieje na gali, ponieważ umówiłem się ze swoją drużyną, że po każdym pit stopie, na każdym pit stopie na pływaniu, czyli po około pół godziny, gdy będę przyjmował pokarm, będę miał informację, kto wygrał walkę i tak dalej. Także ja jestem z wami, wy bądźcie ze mną i to wystarczy. Słuchajcie, oprócz tego mamy cel charytatywny. Za każdy kilometr pokonany przez Roberta Fame wpłaci 10 zł na wybrany przez niego cel, czyli na dziewczynkę, na Michalinę, która cierpi na hipochondroplazję. Chorobę kości i chrząstek, która doprowadziła do karłowatości i zaburzeń kostnych. Tej dziewczynce pomaga Agnieszka Włodarczyk, czyli partnerka Roberta. Jest też ona podopieczna fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Oprócz tego Fame wspiera Roberta. Medialnie będziemy raportować o wszystkich wynikach, sytuacjach z toru, publikować materiały. A my, słuchajcie, zróbmy dla Roberta wielki hałas. Jesteśmy jeden wielki Team Karaś i Robert, trzymamy za ciebie kciuki. Dziękuję bardzo. Lecimy. Zapraszamy w takim razie zawodników drugiej części konferencji. Przywitajcie ich wielkimi brawami. Antoni Tomasz Zadyma Gromacki!
śpiewa Kleo Brodniczka. Nie no, pierwsze pytanie idzie ode mnie w ogóle do Alana Kwiecińskiego. Czemu nie zbił piony z Gimperem? Tego nie kumam. No bo nie chcę tutaj gadać. Powiedziałem, że kiedyś dałem... Nie, czy, znaczy pamiętacie pewnie, że dałem jedno słowo, że nie powiem tego słowa już publicznie i tak dalej. Tak więc ja sobie porozmawiam z Gimperem na... za kulisami po prostu. Nie chcę takich spraw roztrząsać tutaj na forum. Chcę się skupić na swojej walce z Zadymą. I to jest mój punkt właśnie, który zrobię w sobotę. Tak więc obiecałem też Rafałowi, więc nie będę takich spraw roztrząsał. Skupiam się, mam fokus kurwa już na sobotę. Tak więc nie będę się rozdrabiał tam. A my sobie po prostu porozmawiamy poza kulisami. Ja porozmawiamy, żeby się obyło bez rękoczynki. Bardzo dobrze. Nie, absolutnie. Dobrze. Nie. Dobrze, ale najpierw to jeszcze formalności, Hubercie. Tak, patronem tej części jest Hotpay i Kidrop, a my co, zaczynamy drugą część konferencji? I zaczniemy, może znowu mamy panie, więc możemy znowu bardzo ładnie, kulturalnie, jak tutaj Savoir Vivre. Tak jest, nakazuję zacząć od pań. I ja miałbym pierwsze pytanie do ciebie, Marto. W wywiadzie dla Antyfaktów z 17 kwietnia powiedziałaś, że druga konferencja będzie zupełnie inna w twoim wykonaniu. Cytuję, mam na Ewę grube tematy, są to rzeczy, które wiedzą wszyscy, zamierzam wyciągnąć na nią brudy. Czekamy. No, druga konferencja na pewno będzie inna, ponieważ jesteśmy między innymi po face to face. Ja się nasłuchałam trochę gorzkich słów od Ewy. No, na pierwszej konferencji pierwszy raz widziałam się z Ewą i ciężko mi było odpowiedzieć na jej tekst typu, że jestem niewyruchana itp. i tak tam. Już nie pamiętam dokładnie, co to było. No i... Marta, jakie masz na mnie brudy? Bo tak naprawdę nic nie masz, cały czas oszukujesz. Ty robisz się teraz wielką damę, a wszyscy... Ja w ogóle nie jestem damą. No ty z siebie robisz damę. To ty z siebie robisz damę. Ja się nie robię damy. Tak, nie chcesz w ogóle wejść w jakąkolwiek dyskusję. Uważasz, że czemu robię z siebie damę? Nie chcesz nawet ze mną dyskutować. Tak jakbyś się bała na pierwszej konferencji. Ale Ewa, jak z tobą dyskutować? Ale jaki jest poziom rozmowy z tobą? Na naszym face to face nie dałaś mi się w ogóle wypowiedzieć. Cały czas wcinałaś się w słowo. Miałaś czas, natomiast niestety nie potrafisz skręcić, wiesz, poprawnie jednego zdania. Ja nie potrafię skręcić zdania? Tak, masz trudność. Tak. No właśnie, widzisz... Rozmowa z tobą, mówisz, że ja się, wiesz, na jaka jest rozmowa tworzę. Z tobą? Nie wiesz, co powiedzieć. Pierwszy raz mnie widzisz, pierwszy raz widzisz tylko mnie na to oczy. Sugerujesz się czymś, co widziałeś w internecie, mówisz, że jestem niedruchana. Marta, ja tu nie przyszłam cię lubić, ja tutaj przyszłam jak z tobą jest walczyć. Poziom rozmowy z tobą, Ewa? Przychodzisz tutaj i rzucasz się jak gówno w betoniarce, stara patolubo. Ja ci pokażę starą
babę, ja ci pokażę, jesteś, jak jesteś starą patoluwą i dostaniesz pierdol od frika, zasrany sportowcu. Ty się niczego nie boisz, to zobaczymy, jak się potem... Niczego się nie boję i to udowodniłam. Bałaś a ty, wychodząc do walki, bałaś się na pierwszej konferencji mi cokolwiek powiedzieć w oczy na pierwszej konferencji, tylko poszłaś za plecami mnie obgadywać do media. Usiądź. Kołusz, przynieś dla niej tutaj prezent. Mam dla ciebie, bo jestem bardzo miłą osobą. Nie jestem wredna, tak jak ty. Ja jestem wredna. Jesteś wredną hipokrytką. Padło dużo słów. To nie będą pieniądze, chociaż wygląda to tak w kopercie. Marta, ja ci w ogóle tak, dałam czapkę, którą zostawiłaś. Nieładnie jest, wiesz, nie przyjmować prezentów. Mam dla ciebie kartkę, żebyś zawsze pamiętała, jaką jesteś. Ja też będę miała dla ciebie prezent, Ewunia. Ja też proszę będę miała bardzo, dla ciebie możesz prezent. Tutaj sobie potem zanotować, jak ładnie przegrałaś, albo jakiś, nie wiem, bucket list. Kariera w autobusie. Marta Linkiewicz opowiada, jak została hipokrytką. Proszę bardzo. To dla ciebie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Też będę miała dla ciebie postaw prezent. Postaw sobie. Postaw sobie w domu. Może jeszcze zanim przejdziemy do prezentów, ja bym chciał, żebyś rozwinęła, Marta, myśl, bo nazwałaś Ewę starą patoluwą. Dlaczego tak uważasz? Bo zachowuje się jak stara patoluwa. A od jakiego wieku ktoś jest dla ciebie mówisz, stary? Mówisz, że od ja jakiego jestem, wieku kobieta mówisz, jest że ja jestem stara? Hipokrytką. Tak jesteś. Ja jestem hipokrytką. Tak jesteś. Ty mówisz... Kreujesz się na damę, a wcale nią nie jesteś. Mówisz, że to ja wypominam kobietą operacje plastyczne, kiedy to nie jest prawda, kiedy to ty wypominałaś kamień internet, sztuczne piersi. Internet pamięta a potem wszystko. A się przy, ze mną przy stole, przypominasz mi krzywy nos. Pierdolisz pamięta. Jak potłuczona. Słuchaj, zależy ci na współpracach, podobno już jedno masz. Pierdolisz. Skończ pierdolić. Słuchaj. Jesteś kurwającą starą patoluwą. Zajebiście. I ta patoluwa. Od frika. I ta stara baba pierdoli ci. Wpierdoli ci w sobotę. Dobra, skończ pierdolić. Dość. Martunia, może się... Właśnie odpaliłaś się. Ja jeszcze powiedz. Odpaliłaś się. Dawaj, jedziesz. Już z żadnej współpracy rzeczy nie będziesz miała. Jedna firma się nabrała, Jezu, nie? Jak gdybyś chciała, żebym ja w ogóle nie miała żadnej Słuchaj, współpracy. Ja to wiem. Zazdrości. Inni mi. To wiedzą. Czego? A, autobusu ci zazdroszczę, o kurwa. Zazdrościsz mi tego, w jakim miejscu się znajduję. A ja gdzie się bo znajduję? Bo twoja kariera się kończy, stara patoluwa. Słuchaj, moja kariera, ja jestem znana z tej kariery, ty z czego jesteś znana? Ty wiesz, jak jesteś hipokrytką, zrobiłaś karierę, moja wiadomo jak... Moja historia jest inspiracją dla wielu pogubionych dzieci, a powiedz stara mi dlaczego, hipokrytka. Dlaczego, powiedz mi, dlaczego ja jestem patolem dla ciebie? Pierdolisz. No dlaczego jestem dla ciebie patolem? No dawaj. Skończ pierdoli. Dlaczego jestem dla ciebie patoluwą? No powiedz. Bo zachowujesz się jak stara Ale patoluwa. Dawaj dowody. Nie masz żadnych dowodów. Żadnych dowodów. Dowodem a ja na ciebie mam mnóstwo. Zachowanie, Ewa. Dowodem mam mnóstwo jest zachowanie. Na ciebie. Po prostu powiedziała to osoba, która nie trzyma ciśnienia. I widać, na czym ci zależy, na tych współpracach. Ja ci życzę dobrze, żeby ci te współprace wyszły, no ale niestety... Wiesz, ja o kobiecie decyduje przyszłość, a o mężczyźnie przyszłość. Tym, że zależy o kobiecie, mi tylko i wyłącznie na współpracy niestety, z ja o kobiecie decyduje ja przeszłość. Ja mam za to żyć spokojnie. Przykrym dziękuję bardzo. Za twoją troskę, naprawdę. Ale a ja ty się... mi po prostu zazdrościsz. Słuchaj, ja się o ciebie będę martwić. Siedzisz ze mną przy stole sobotę, i mówisz, wszystkie sobotę, kobiety w 30 roku o ciebie życia martwić. Proszę odfollowować. Będę Marce, się ciebie... Widać, że mi zazdrościsz. Bo wysyłasz mnie do sanatorium. Jesteś starą, zawisną dupą. Dobrze, ta stara dupa ci wpierdoli. Dobrze. Dobrze, nie zesraj się. Słuchajcie, 38 lat. Zobaczymy, kto Marta komu wysyła dziewczynę do sanatorium. Ciebie poślę do sanatorium. Ja ciebie poślę do szpitala, dobra, ale kwiaty ci wyślę. Dobrze, do was jeszcze wrócimy na pewno, dziewczyny. Chciałbym przejść do Vampira i do Shelly'ego. Shelly, bardzo gorąco było na koniec waszego face-to-face'a. Vampir się zagotował. I czy ty żałujesz tych słów, które powiedziałeś w stronę Michała o ruchaniu w łeb? O czym? O ruchaniu w łeb, bo tak powiedziałeś na końcu. Ale że co? No, że, no to... będziesz go ruchał w łeb. Jak bo tak powiedziałem? Tak. No nie. Jest cytat nawet mamy. Naprawdę? Chyba. Poprosimy. Tak, dajemy cytat. Że ja będę go ruchał w łeb? To co ty, kurwa? Jak jest na telebimie, znaczy, że się wydarzyło. Tak było, tak było. Ruchał cię w łeb. No odpisane. To tak było, no to... To co, no to było. Ale nie przypominam sobie, żebym aż tak w ten sposób powiedział to. Pamiętam, że powiedziałem, że chuj ci w dupę, a w sumie nie. A w sumie nie, bo to przyjemność, więc chuj ci w łeb. O tak, coś w tym stylu. Czyli jedno no. I drugie powiedziałem. Czyli... Ale nie, że ja to będę robił, kurwa. Tylko ogólnie, to było tak, kurwa, wiecie, no szalancko powiedziane, kurwa, w trakcie sytuacji
podbramkowej. Tylko ta nonszalancja bardzo zdenerwowała wampira. Wampir, dawno nie widziałem ciebie aż tak zakotowanego. Ja zrozumiałem jedną rzecz, że po prostu trafiłem w jakimś sensie w gusta Piotrka, ale mam dla niego złą informację. Nie no, ja kulfonów nie lubię, kurwa. Ja, ciepły Piotruś, ja mam dla ciebie złą informację. Ty jesteś chyba jebnięty, kurwa. Słuchaj, ja mam żonę i ja cenię twoje uczucia, ale nic z tego nie będzie, musisz sobie znaleźć kogoś innego. Wydaje mi się, że u ciebie zaszła ta zmiana w momencie, gdy walczyłeś z Parkiem i chciałeś przed walką być wielkim, groźnym Tysonem, a w klatce Norman zrobił z ciebie, co zrobił i mówił do ciebie, co mówił. I wtedy zrozumiałeś, że jednak chyba wolisz być zdominowany niż dominować. Także powtórzę jeszcze raz, Piotrek. Szanuję twoje uczucia. Ja szanuję EBEB za to, co zrobiło tutaj z Michałem, nie? Za to, jak zmieniliście jego podejście i że faktycznie w końcu się nauczył tekstu, a nie musi kurwa go czytać teraz w trakcie konferencji. Słuchaj, Piotrek. Szacun dla EBEB. Wydaje mi się, że... Zareklamuj jeszcze nasz kanał. Jaki wasz kanał? No kurwa, EBEB. Jak ty hop, to nie jest twój kanał, tylko ty tam na etacie kurwa jesteś. To co ty hopie możesz? Kiedyś ci się bardzo zrobi głupio, jak się dowiesz, kto to jest EBEB. Tak? No. No to kurwa, jak się dowiem, to mi się zrobi głupio. Teraz mam w statu wyjebane. I druga sprawa jest taka, że Piotrek, tak jak mi obiecywałeś, że wyślesz mi coś na moje imieniny. Piotrek, proszę cię, nie rób tego. To wyuczyli go. Tak jak ci powiedziałem, ja mam kobietę. Dobrze, szanuję twoją kobietę i twoją rodzinę. Musisz lokować swoje uczucia po prostu do kogoś innego, nie do mnie. Nie? Dobrze, nie ma problemu. Szanuję twoją rodzinę i twoją kobietę. Totalnie nic do nich nie mam, ale mam do ciebie. Także chuj ci w łeb i tyle. I kurwa, do zobaczenia w sobotę. No i znowu wracamy do takiego samego tematu, że w łeb to dostaniesz tylko ty. No okej, okay, no to dostanę, no ty też. Wymieniamy się uprzejmościami. Zobaczymy, kurwa, która uprzejmość będzie bardziej wykonująca. Ja się nie będę z tobą wymieniał uprzejmościami. Wejdę, rozpierdolę ci łeb i będzie po wszystkim. Rozpierdolić, to ty sobie możesz, kurwa, szklankę o głowę. No zobaczysz, będziesz miał dziurę będziesz w czole. Będziesz ładniejszy kurwa, wtedy. Ja ci to obiecuję. Będziesz miał, kurwa, naprawdę zrobić dobra, ci krzywdę. Dobra, kurwa, czekamy na rozwój wydarzeń. Co się w tej klatce wydarzy tak naprawdę? No co się wydarzy? Dostaniesz po pysku i będzie po wszystkim. To twoje pierdolenie... Ja już powiedziałem, twoje pierdolenie było przed walką z Parkiem. Od walki w momencie, z Parkiem gdyście teraz... walczyli, to mówił do ciebie, że jesteś jego dziwką. No zrobił z ciebie dziwkę i to tyle. To jest zasadne pierdolenie, bo jakby tak powiedział w klatce, to sędzia by go dyskwalifikował, bo to jest niesportowe zachowanie. Więc nie wolno robić takich mówił rzeczy. Mówił ci to na ucho. A, do dupy, kurwa, chyba ci właził i ci to mówił. Tak, żebyś lepiej to zrozumiał, nie? No dobra, no spoko. No, ale wiemy, że tak nie było, bo to jest tego pierdolenie, którego cię nauczyło EBEB i tylko tyle potrafisz powtarzać teksty po kimś. Ja mam wyjebane, jesteś jestem tobą. Najlepszą reklamą naszego kanału. Podczas jakiejkolwiek rozmowy powtarzasz nasz kanał 1000 razy EBEB. Jesteś, kurwa, zwieszony na tym. No bo oni cię tworzą. Słuchaj, Piotrek, jak chcesz, przyjęliśmy cię już do szatni. Nie sprawdziłeś się, ale mogę porozmawiać z chłopakami, damy ci jeszcze jedną szansę, podanko, i może cię przyjmiemy, nie, do naszego Michał, kanału. Michał, no właśnie, a czemu wy sobie obraliście na cel w sumie Piotrka? Czemu to on był właśnie celem tego bycia w szatni itp. itd.? Bo pasował. Czym pasował? No był duży. Chcieliśmy dużego jakiegoś groźnego chłopaka. Widziałem, że on tu na konferencjach zazwyczaj biegał, straszył wszystkich, straszył Pasuta, tego chłopaka z UFC, co tu walczy. Jak on ma? A, Krycha. Krycha UFC. Tu mówię, no tylko weźmiemy, damy mu szansę. Na pewno nikt nam nie ruszy naszych rzeczy. Ale co on pierdoli? To już są wyssane brednie z palca. Wszystko jest wyssane z palca, ale tylko dla ciebie, nie? Pasta, a nie boli cię to? Ty jesteś utytułowanym sportowcem. My podczas... Ja jestem youtuberem. Ale byłeś sportowcem. Byłem sportowcem, byłeś, dokładnie. Teraz jestem youtuberem. Słuchaj, jako były utytułowany sportowiec, z naciskiem na były, bo już sportowcem tak. Nie jesteś. Na Cage'u, kiedy zadzwoniliśmy do Piotrka, on powiedział do ciebie takie słowa, słuchaj, weź 3 wdechy i zrób 2 kółka dookoła sofy, żeby się uspokoić. I nie boli cię to, że chłopak, który nie ma tych zawodowych pojedynków, tak do ciebie mówi? Ale czekaj chwilę. Bo tak każdy mówi o tym, że ja jestem zawodowcem i tak dalej.
Piotrek, gdzie debiutowałeś? Na jakiej gali? Na Fenie. A to jest gala jaka? Sportowa. A teraz jesteś na galach freak fightowych. No tak. No. No, widzisz? No to kurwa, no to samo. Patrz, ja go traktuję jak zawodowca, nie? Ale patrz, ja wystarczyło zawalczyłem tylko raz, kurwa, na gali zawodowej, jestem tutaj. A ty, kurwa, zawalczyłeś 40 pojedynków. Bo ja musiałem nabrać dopiero więcej doświadczenia. No kurwa, raczej go nie nabrałeś. No bo słuchaj, no. Ciebie wzięli na galę sportową tylko raz i się nie nadawałeś, no to przyszedłeś tu, no, proste i logiczne. No właśnie się nadawałem. A ja to zakończyłem swoją karierę, zostałem youtuberem i jestem tutaj, nie? Dobrze. Oczywiście, panu... dzięki. Dzięki mi. EBB. Nie, dzięki. Nie. Dobrze. Dzięki mnie, bo panowie, gdyby nie ja... Ale ja poczekaj, Piotrek. Dobra, mówiłeś, że miałeś do wyboru kilku przeciwników, tak? I wybrałeś mnie, bo uważałeś, że ja jestem najmocniejszy. No tak, no bo jesteś najmocniejszy z nich wszystkich. Ale teraz chciałbym cię zapytać o inną rzecz. Czy twoja stawka, ze względu na to, że ja byłem najmocniejszy, była wyższa? W sumie... Czyli możemy powiedzieć, nie, że... Nie, bo było trzech sportowców, no. i za każdego sportowca dostaję tyle samo. Tyle samo, tak. Takie same miałeś warunki. Dokładnie, za każdego sportowca mam inaczej płacone niż za freaka. A że po prostu ja zawsze... Czyli za mnie dostałeś największe pieniądze? Nie, nie. Za ciebie i za dwóch jeszcze innych sportowców, z którymi mogę walczyć, którzy są gorsi. Czyli możesz podziękować mi, że dużo więcej zarobisz, tak? No nie do końca dużo więcej. Ale nie musisz dziękować. Dobra, panowie, do tego jeszcze wrócimy. Przejdźmy może, bo mamy jeszcze dwie pozostałe pary. Przejdziemy może do Alana i Zadymy. Dokładnie. Alan, na waszym face to face padło bardzo intrygujące... Ale mam takie... Mogę coś zapytać? No proszę. Ale powiedz mi, dlaczego w ogóle zdradzasz warunki kontraktu, kurwa, na wizji? Ale jest to zabronione. To jest chyba zabronione, tak? Tak mi się wydaje. Ani kwoty nie powiedział, ani... No to co z tego? Ale to jest napisek... Piotrek, znowu kręcisz aferę jak... Ale to jest napisek Arabem. Kontraktowy, kurwa. Ja nie zdradzam żadnych zapisów kontraktowych. Ale jest napisek kontraktowy, kurwa. Minus 50 koła dla niego, kurwa, w takim razie. No co, kurwa? Nic nie zdradził, mogą obrażać. Chyba mogę powiedzieć... Ja już wiem, dlaczego masz ten karabin na duchę. Chłopaki, żeby nie przymulać. Tak, lecimy dalej. To było powiedziane w granicach tolerancji, ale prosimy o niezdradzanie tam takich. Ale ja nic nie zdradziłem, ale Piotrek, dobrze się wystrzeliłeś. Jest luz. Prokurator Piotrek Szelika, panowie, brawo dla niego. Lecimy. Brawa dla Piotka. Zróbmy brawa. Karabin na duchę. Piotrek, jeszcze wrócimy. Jeszcze będziecie mieć czas. Wrócimy do was, przejdźmy teraz do Alana. Alan, Zadyma powiedział na waszym face to face ciekawe słowa, że kiedyś byłeś na treningach, przyszedłeś na trening do Dominika Zadory i on cię wyprosił, bo przyszedłeś zmelanżowany. Czy faktycznie tak było? Nie, absolutnie. Ale on wcześniej pomylił, bo już złapał więcej informacji. Trochę się przestrzelił z tą informacją. Nie, ja po prostu dużo jeżdżę. Naprawdę, bardzo dużo jeżdżę. Dużo latasz. No nie, no ty białego szukasz co niedzielę. A, no właśnie. Słuchaj. Alan, chodzi... w takim razie, słuchaj, jak już do tego nawiązałeś, to w takim razie zrobiłem ci koszulkę. Lecimy, nie, dlaczego? Bo nie ma białego. Dobrze. Stary, ale ty musisz ją też założyć. Nie, nie, to najpierw dla ciebie, żeby stary... Dobra. Żebyś skończył w końcu latać tyle na tych imprezach, nie? Dobra, zajęcie. Ale jak chcecie, będą do kupienia. Zakładam. Potem. Będzie na pewno. Może ja jej nie założę, bo mi nie będzie potrzebna, ale będzie do wlicytowania na pewno na aukcji charytatywnej. Druga sprawa. No, czyli, słucham. Alan, czyli to jest nieprawda, tak? To, co powiedział Tomek. No. Jeszcze raz, nie. To bo on myślał, że zostałem wyrzucony od jego trenera tam, gdzie teraz trenuję. Nie, u Zadory to było. Ale tak, ale wcześniej powiedziałeś, kurde, że to było u kogo teraz trenujesz? U Witka Koski, czyli w Paco. Nie, powiedziałem, że Zadora cię wyrzucił. Tak, i Zadora mnie wyrzucił z tego względu, że nie to, że przyszedł zmelanżowany, tylko z innego względu, którego nie będę tutaj poruszał na forum. No dobra. Ale ja, jeżeli chodzi o to, że o moje melanże, to ja od czasu do czasu przyznaję się, potrafię sobie balować, ale to tylko wtedy, kiedy mi na to czas pozwala. A teraz, jeżeli chodzi o przygotowania do walki, odkąd dowiedziałem się, że będę miał z tobą walkę, absolutnie, i to wszyscy mogą potwierdzić, oczywiście z moich bliskich, mój menadżer, mój kolega... Że bardzo kumpel, się poświęciłeś. Nie, kumpel, z którym mieszkam, może to swobodnie potwierdzić, że naprawdę balety odstawiłem na bok. Elegancko, przynajmniej teraz jak wygram, to przynajmniej każdy powie, że jest jakimś przygotowanym zawodnikiem. Słuchaj, a szykuj się naprawdę. W tym wyrzucaniu ciebie, to ty masz już wprawę, że cię wyrzucają. Tak samo w 2018, jak byłeś z tą ekipą Warsaw of Shore w Bułgarii, tam poszłeś do DJ-a Dylana, wtedy grał DJ Kurs.
Tak samo powiedziałeś, że jesteś DJ-em, wpuścili cię za konsolę, dostałeś opaskę, żeby móc tam wchodzić tak i zacząłeś grać. Ja kurwa nie rozumiem go, ty. Przed właściciel i powiedział, że weźcie tego bowana muzycznego, wyrzućcie, wzięli cię opaskę i cię tam pogonili, ale słuchaj, ja, Alan, zrobiłem coś dla ciebie, zdobyłem tę opaskę, DJ Kurs, to jest dokładnie ta, która ci była wzięta i powiem ci, że nawet powiedzieli, że zapraszają cię na kurs. I w takim razie, stary, spełnisz dzięki mnie swoje marzenie, jak tak chciałeś grać, będziesz grał dalej, nauczysz się, to wszystko dla ciebie. Można powiedzieć, że Tomek antyreklamę ci niezłą zrobił. Nie, ale... jeżeli chodzi o kurs, to ja naprawdę nie byłem na żadnym takim kursie, byłem na jednym kursie DJ-skim. Czy ja, Dilena, w Warszawie, 2018, Wars Offshore, byliście tam przypadkiem, znaczy przypadkiem byliście tam wtedy z ekipą Wars Offshore 2018, Bułgaria. Kurwa, i to co się działo rok temu, a ty mi mówisz o 2018, ty. Ale stary, no to mówię, masz doświadczenie, że cię wszyscy tam wypierdzielają. Ale słuchaj, ja sobie gram nie od, kurwa, bodajże 5 lat, tylko ja sobie gram tak normalnie od 3, może 4 maksymalnie lat. Ja wiem o tym, że ja nie jestem zajebistym DJ-em, ale z grania na granie to, idzie mi coraz lepiej. To nie przedstawiaj lepiej. Tego tak, nie? Ale słuchaj, ja tak z grania, jeżeli inni DJ-i mówią, że kurwa, że potrafię zgrać kurwa kawałki, no to potrafię, wiadomo, ja każdemu... No chyba, że progres zrobiłeś od tamtego czasu. Nie machaj tak mikrofonem, bo wiesz, nie słychać się dobrze. Druga sprawa, tak mnie nie słychać, w ogóle miałem tłumacza, wiem, właśnie, tłumacza a propos, wziąć, dobra, miałem poczekaj. Tłumacza wziąć, ale kurde, dobra, zaraz nie mógł przyjechać ze mną, więc wiesz. Mam też do ciebie, ale jeżeli chodzi o moją DJ-kę, to jak najbardziej ja z grania na grania jestem coraz lepszy i wiem to, ale też się nie liczy to, jakim jesteś mega DJ-em, bo każdemu DJ-owi potrafi się walnąć tak zwanego konia, jeżeli wiesz, co to znaczy. I to nie trzepać konia. Druga sprawa, każdemu DJ-owi, ja tym się bawię, to nie jest mój zawód, kurwa, którego ja zapierdzielam, wiesz, i z tego żyję, to jest moje hobby, ja to kocham robić i lubię to robić i wiem, że mam charyzmę w klubach i potrafię, kurwa, nie jeden tłum porwać. Druga sprawa, mówiłeś do mnie, znaczy ja mu powiedziałem do ciebie, że mam dla ciebie prezent. Ty powiedziałeś mi jakiego, tłumacza? Nie mam dla ciebie tłumacza na dzisiejszą konferencję z tego względu, że pewnie gdyby wziął jakiegoś tłumacza z nie wiadomo jakiego kraju, to pewnie ten kraj by się obraził, ale mam dla ciebie coś innego. Moim wielkim idolem jest Rocky Balboa, a ty do niego podobnie mówisz, tak więc mam dla ciebie zajebisty prezencik. Mam dla ciebie czapeczkę, oczywiście Rocky Balboa. Zróbcie hałas na... Dzień prezentów. Na dymy. Słuchajcie, a my w międzyczasie zapraszamy widzów do zadawania pytań do mikrofonu. Także jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe pytanie, to zapraszamy. No i oczywiście moja koszulka. To jest mój projekt. Dla mnie, tak? Ale tak, dla ciebie. Kurde, no bo taki... Nosił dumnie, bo to nie będę to. Dzień prezentów jakiś, kurczę, no ale przyjąłeś... Oby ci szczęście w sobotę przyniosło. Alan, słuchaj, bo pamiętaj, w sobotę ja nie ma boksu. Nadzieję, nie ma boksu, ja nie ma K1, tylko jest MMA, panu, pamiętaj. Masz no szczęście, co ja wziąłem tę walkę, tutaj to jest tabula rasa, czysta karta, nie no to mam dlatego to mówię, dobrze, w MMA. Dlatego ale mówię, słuchaj, panowie, takim razie, pamiętaj, że to tak jest MMA. Samo, pamiętaj, że twoja ekipa z Warszawy tak samo jak graliście w programie, jak w te karteczki mieliście przylapiane, nawet twój najlepszy przyjaciel na pytanie, że kim jesteś, kim chciałbyś być, kogo udajesz. Padło twoje imię, że udają sportowca tak i chodziło o ciebie i się obraziłeś. Dobrze, panowie, mam nadzieję, Tomek, że w sobotę przepraszam, że ci przerwę. Będziesz prawdziwym sportowcem, a nie będziesz udawał tylko sportowca. Jeszcze będę prawdziwym sportowcem, tak cię pierdolne w sobotę. Dobrze, no pierdolnie to w sobotę, a my przejdziemy teraz do dziewczyn, w takim razie jeszcze na chwilę, bo tutaj zaczęło iskrzyć. No Marta, ja w ogóle nie poznaję koleżanki. Dzisiaj, tak jak na pierwszej konferencji między wami tak trochę była odbita energia, to dzisiaj w ogóle iskrzy. Natomiast ja bym od tych wyzwisk... No już się poznałyśmy troszeczkę lepiej, więc... No, natomiast ja bym od tych... Nie polubiłyśmy. Natomiast ja bym od tych wyzwisk trochę wrócił do tej merytoryki, bo gdzieś było to hasło o brudach, które będziesz wyciągać. Ty bardzo dużo mówiłaś o tym, że Ewa sypia z promotorami. I czy masz jeszcze jakieś inne zarzuty do niej, brudy, coś znalazłaś takiego? Bo wiesz, to, mieć na kogoś brudy to jest mocne hasło. I rozumiem, że coś przygotowałaś w związku Są z tym. Są to informacje, które większość osób w środowisku sportowym, jeśli chodzi o Ewę. No i po prostu wydaje mi się, że dlatego tak biła do tych kutasów na pierwszej konferencji, bo po prostu cały czas myśli o tych fiutach. A co w tym złego, żeby myśleć o fiutach?
Co w tym złego? To jest jakiś, może po prostu zazdrościsz mi nie tylko masakra. Obserwatorów, nie zazdrościsz mi współprac, słuchaj, ale również ciastek w kształcie penisu. Mogę ci takie ubiec po walce, przebiorę się strój kucharski. Ty mi nie dałaś skończyć na naszym face-to-face. Nie dałaś mi skończyć tego, co mówiłam. Dokończ, bo jeszcze się zamkniesz sobie, a ja widzę, że pokazujesz się z najlepszej strony. Ciasteczka. Upiekać takie ciasteczka. Zajebiście. Zajebiście. Dlaczego na dzisiaj mi ich nie upiekłaś? Na półeczkę. Ja ci dałam prezent, a ty co? No ja też ci przygotuję prezent. Powiedziałam, że będę miała dla ciebie prezent. Wiesz co? Na ważenie. Marta, jesteś hipokrytką. Ty jesteś hipokrytką. Jesteś hipokrytką. Ja nie jestem na hipokrytką. Pewno. To kłamiesz za plecami. Kłamiesz nos, za plecami. Siedząc najpierw mi mówisz, ja powiedziałam, że masz duży nos. Powiedziałam, że masz duży nos. Pierdolisz jak potłuczona. Masz duży nos, a jak gadasz o parówach, to możemy ci kupić parówki, możesz sobie wsadzić w dupę te parówki. Chodzi o to, wróćmy do tej merytoryki. Mówisz, że jestem hipokrytką. O, merytoryka od Martuni, mówisz, merytoryka. Że jestem hipokrytką, ja potem sama wypominasz wielki nos. Jesteś, bo idziesz plotkować za moimi plecami jakieś informacje, które nie mają żadnego pokrycia. Ja mam dowody wiesz, na ciebie. Daj dowody, kochana. Daj dowody, gadaj do ręki, jesteś... daj dowody. Dobrze. No właśnie, Marta, czy ja mogę poprosić cytat właśnie w kontekście tego, że Ewa wie, komu to powiedziała, że wszyscy wiedzą z face to face'a waszego, wynotowałem, mogę poprosić cytat, reżyserka? Wynotowałem właśnie, jak brzmi argumentacja w tym temacie. Dobrze, wiesz, z kim rozmawiałam, masz rzeczy za uszami, to są potwierdzone rzeczy, osoby ze świata sportu wiedzą, kto wie, ten wie i tak dalej. I to są takie bardzo ogólne hasła, które przeciętnemu widzowi niewiele mówią. I trochę mi tu brakuje konkretów, a sypianie z promotorem, gdzie promotorzy, jak wiemy, w boksie są bardzo ważni, to jest poważny zarzut, bo to wiesz, trochę sam implikuje. Promotor mógłby się w sumie wypowiedzieć na ten temat, tylko niestety siedzi w więzieniu. To ja tylko może doprecyzuję. Mój promotor i menadżer. Marta, czy tutaj... Nie jest w więzieniu. Znowu kłamiesz, masz niepotwierdzone jakieś... Boże, jak ona jest głupia, naprawdę. Boże, dyskutować Boska, z tobą... Wystarczy Boska. Dyskutować z tobą naprawdę jest dziewczyny, bardzo ciężko. Nie chciałbym chcę się zniżyć do twojego poziomu, dobrze, ale czuję się bardzo mądra Ewa, przy Marcie, naprawdę. Chciałbym tylko doprecyzować. Marta, czy ty sugerujesz, że Ewa przez to, że rzekomo sypiała ze swoim promotorem, dostała walkę o pas, czy nie? Nie. Ja sugeruję tylko to, że Ewa po prostu... To Marta, jeżeli zrobiłaby to przez łóżko, to byś była mistrzynią świata. Chciałaby po prostu też dostać babeczki w kształcie penisów. Ja nie powiedziałam, że ona gdzieś tam przez łóżko dostała się w jakiś szczebla, na szczeble swojej kariery. To co tym sugerowałaś? Sugerowałam to twoje bicie do penisów na pierwszej konferencji. Przepraszam, nie usłyszałam. Jeszcze raz. Sugerowałam, że właśnie temu biłaś do tych penisów na pierwszej konferencji. Słuchaj, powiedziałam, że masz na swoim Instagramie dużo gadżetów, które po prostu są w kształcie penisów. I zapytałam cię, czy masz to wszystko, dlatego że jesteś może jakaś niedoruchana. Takie było moje pytanie, a ty się na to obraziłaś. I zamiast, nie obraziłam się, byłam w szoku. A, i wtedy nic nie powiedziałaś, tylko poszłaś za moimi plecami mnie obgadywać. Nie lubię tego, Marta, bo jeżeli masz coś do mnie, to mów mi to prosto w oczy. A jeżeli mówisz za plecami, to wiesz, to możesz mnie tam cmoknąć. Posłuchaj, miałyśmy swoją szansę na face to face. Której nie wykorzystałaś? Bo nie dałaś mi dokończyć ani razu zdania, Ewa. Proszę. Teraz rozmawiamy. Proszę, kłamiesz znowu, bo muszę cię przekrzykiwać. Marta, miałyśmy zadawane pytania, każda z nas miała czas na odpowiedź. Może czasem ci przerywałam, ale dawałam ci się wypowiedzieć, natomiast no niestety nic mądrego nie usłyszałam. Zawsze kiedy obnażałam cię w swoich kłamstw, naprawdę. Wchodziłaś mi w zdanie i właśnie taka jesteś. Ewa, ja mam jeszcze pytanie, bo ty bardzo dużo mówisz w kierunku Marty takich słów, że jest niedoruchana, niewybzykana, niewyżyta. Mówisz dużo o tych penisach, a tymczasem, wiesz, na twoim Instagramie niektóre zdjęcia też są bardzo wyzywające. Zapraszam, prowadzisz swojego OnlyFansa. No właśnie, prowadzisz swojego OnlyFansa. Czy to nie jest trochę hipokryzja w twoim wydaniu? Ale nie, ja nie mówię, że... Nie, w ogóle to nie jest hipokryzja. Przecież nie jest hipokryzją. Ale to jest moją hipokryzją. Ja zbudowałam, Zbudowałam swoją karierę na sporcie, a że pokazuję swoje wysportowane ciało, to nie uważam, żeby to było coś złego. No ale... Więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Czyli ty to się... Marta, skasowałaś, bo niestety nikt nie chciał tego oglądać, nie miałaś subskrybentów. Skasowałam, posłuchaj, w pewnym momencie byłam numer jeden na polskim OnlyFansie. Skasowałam to w momencie, w którym wiedziałam, że mój chłopak będzie chciał, żebym usunęła tego OnlyFansa. Tyle. Czyli co, chcesz wymazać gumką wszystko, że tak powiem, z internetu? Nie. Jakby ja nie chcę niczego wymazywać. Usunęłam to konto, bo wiedziałam, że mój chłopak będzie miał z tym problem. A wiesz, że mówiłaś w internecie, pamiętam taki wywiad, że ktoś ci to usunął, że
OF ci to usunął? Nie, nie, nie. Miałam usunięty pierwszy OnlyFans. Potem drugie konto założyłam. Założyłaś drugi, a potem się okazało, że nikt tego nie chce oglądać. Dziękuję. Wcale nie. No dobrze, przejdźmy, słuchajcie, jeszcze może w takim razie do Piotrka i Wampira. Tak, a my jeszcze chcemy zaprosić widzów do zadawania pytań. Słuchajcie, podchodźcie do mikrofonu. Na pewno ktoś jeszcze zada pytanie na tym panelu. Shelly, na face to face powiedziałeś do Pasty takie mocne oskarżenie, jakoby coś brał przed pojedynkami. Chciałbym też, żebyśmy teraz to wyjaśnili. Skąd miałeś takie informacje? To ogólnie nie chciałem o tym mówić, ale strasznie nalegaliście wszyscy na to, żebym powiedział, o co chodzi, więc powiedziałem. No ogólnie dostałem 3 wiadomości właśnie na Instagrama, że takie coś ma miejsce. Chciałem go zapytać ogólnie na osobności, czy faktycznie tak robi, bo dla mnie to byłoby pojebane ćpać przed walką, bo wtedy się kurwa ogólnie traci wydolność i wszystko i to byłoby kurwa takie dziwne, nie? I tak zastanawiałem się, co to może być za substancja po prostu, że gdzieś tam wyłącza układ nerwowy w taki sposób, że się nie odczuwa bólu. Ale chcieliście, żebym powiedział, no to kurwa powiedziałem, no i tyle, no. Poszło kurwa w eter. A czy tak jest? No to nie wiem. Ja tylko chciałem go zapytać na osobności. Mamy widza. Poprosimy o pytanie od publiczności. Znaczy na początku to bym chciał pozdrowić moją przyjaciółkę Wiktorię, bo wiem, że ogląda. No i pytanie mam takie szybkie do włodarzy, żeby odgrzać trochę temat walki włodarzy, bo wiem, że teraz jak Michał zrzucił trochę kilo, to jednak ta walka będzie trochę bliżej. Widzę, że Wojtek trochę kręci głową, ale no jednak fajnie byłoby zobaczyć takie... Czemu nie chcesz się bić, Wojtek? Już o tym ostatnio rozmawialiśmy, że jakby do tej walki doszło, to chyba Fame by się rozpadł. Mi się wydaje, że to jest jakby taki case'ik, że zawsze byłby ten jeden włodarz, który przegrał tą walkę i nie potrzebujemy chyba tego. No i poza tym, Wojtek, już chyba też publicznie rozmawialiśmy o tym, że jednak coś tam z serduszkiem, nie? No jest ostatnio lepiej, ale i tak się szkuje do zabiegu ablacji pewnie po wakacjach. Jeszcze zobaczę, czy będę robił, czy nie, bo ostatnio jest lepiej. Natomiast czy ta walka byłaby nam potrzebna? Myślę, że nie. Zróbmy tak, że nie mówimy nie, ale niech Wojtek będzie też w pełnej kondycji, miał te problemy z sercem, więc fajnie jakby gdzieś tam dokończył to tak, żeby w perfekcyjnej formie po prostu on by musiał wyjść, nie? I ogarniecie to, jeżeli jak zbudujecie tak, to struktury. Właśnie w takiej formie, żeby czuć się komfortowo. Michał też mega dobrze teraz wagę zbija, już wygląda naprawdę fit, coraz lepiej. Nie no, bez przesady, ale jest git. No, jest lepiej. Dobrze, Pasta, zobaczymy. Bardzo często zaznacza, że Piotrek jest irytującą osobą. Jakie dokładnie sytuacje sprawiły, że tak o nim myślisz? Że jest irytujący? Tak. No wystarczy spojrzeć na nasz ostatni face to face, no. Nie, lepszy jest flegmatyk, kurwa. Zarzuca mi jakieś w ogóle face to face. Chore rzeczy. Kurwa. Nie wiem, skąd on to wyciągnął, skąd on w ogóle wziął, jak komuś mogło coś takiego przejść przez myśl. Ale właśnie dlatego się chciałem zapytać na osobności, bo 3 osoby napisały to, kurwa. Ale jak ty ze mną na osobności nie rozmawiasz, ty w ogóle ze mną nie rozmawiasz, to jak ty chciałeś na osobności się mnie cokolwiek zapytać? Piotrek, żadne kurwa na osobności, ja już ci powiedziałem, tłumaczyłem ci to na początku. Nie, Piotrek, nie. Znajdź inną ofiarę. Ale to w tym wypadku i ja jestem twoją ofiarą, bo ty mnie kurwa nękałeś przez rok w internecie, cały czas pisałeś jakieś bzdety w komentarzach, cały czas kurwa pchałeś się do wywiadów, żeby kurwa wyzwać mnie do walki, a teraz mówisz, że kurwa ty jesteś moją ofiarą? No co ty pierdolnięty jesteś? No co ty chopie, odpierdalasz? No rozmawialiśmy o tym na początku. No tak, no ale dlatego no ci mówię, no teraz odwracasz kota ogonem, mówisz, że nie obracam ty jesteś kota ofiarą, ogonem, kurwa. Tylko mówię ci cały czas, że ty kurwa do mnie mówisz jakieś... głupie rzeczy o jakichś aktach seksualnych i tak dalej. No, ale ty takie się przypierdoliłeś. Mężczyzna do mężczyzny, takie każdy rzeczy nie mówi. No dobra, każdy z publiczności wie, o co chodzi, dlatego chuj ci w łeb, kurwa, i do zobaczenia no w sobotę. O tym właśnie mówiłem. No dobrze, panowie, to jest bardzo dobry moment na face to face'a. Chodźcie na środek w takim razie. Spójrzcie sobie w oczy. A my oczywiście przypominamy o tym, że zostało coraz mniej biletów, w tym momencie już około 300. No i oczywiście kupujcie pay-per-view na sobotę. Zobaczmy tego face to face'a. I coś mamy mówić? Ten... Patrzcie się na siebie. Uj.
proszę panowie, i pozycja bokserska do publiczności. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć ten pojedynek na żywo, kupujcie ostatnie bilety, kupujcie pay-per-view Fame MMA. A my przechodzimy do trzeciej części, najmocniejszej, podwójny main event. Duże pertraktacje, myślę, dokładnie, między Ginoldem a Sutonatorem. Będzie się działo, także zostańcie z nami. Naprawdę kiepski pomysł, panowie. Niektóre zakłady są po prostu lepsze od innych. Szczególnie w Betclic. Szczególnie między 8 a 21 maja. Jeżeli sięgnąć pamięcią, to wydaje mi się, że w życiu płakałem dwa razy. Pierwszy raz, gdy Magda, żona Arciego, przestała być wolna. I drugi, gdy jechałem na rowerze i jaja wkręciły mi się szprychy. A teraz pokażę wam jeden najlepszy sposób, jak rozpocząć dzień na pełnej. Wchodzimy na stronę gbs.pl. Dodajemy sobie nasze ulubione kawy Angel's Touch oraz God of Angels. Dodajemy kod FAME25 i cieszymy się naszą wspaniałą filiżanką kawy. Kodem FAME10 otrzymasz 10% zniżki w sklepie SFD. Odwiedź zaadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zaadoptuj.pl.
Sponsorami drugiej konferencji gali Fame 18 są Betlik, oficjalny bukmacher Fame 18, który przygotował dla Was wyjątkową ofertę powitalną. Z kodem Fame możecie liczyć na zwrot stawki w formie freebetu aż do 200 zł. W nowej ofercie cashbacku w formie freebetu nie ma żadnych dodatkowych warunków obrotu. Oferta dotyczy nowych graczy. Zacznij bez ryzyka. SFD. Suplementy i odżywki. W sklepie GBS z kodem FAME25 macie 25% zniżki na wszystkie produkty od GBS. Wbijajcie już teraz na gbs.pl po swoją ulubioną kawę. Keydrop. Najlepsze skrzynie CSGO. Picodi. Cashback i kody rabatowe. Hotpay. Oficjalny operator płatności FAME18. Pyszna fabryka. Catering dietetyczny. Partnerami FAME18 są Pitbull, Stormcloud i MML Centrum Medyczne. Partner medyczny. Patronem medialnym są Super Express, Wiadomości, Rozrywka, Sport, Radio SK, Hity na Czasie oraz SK Rock. Szanowni Państwo, przywitajmy bohaterów trzeciej, ostatniej części konferencji gali Fame MMA 18. A są nimi Arkadiusz Tańcuda! Maksymilian Wiewiórka! Dawid Ginold Rzeźnik! We'll be right back.
Amadeusz Ferrari Roślik! Witamy, Amadeusz. Marcin Dubiel! Słuchajcie, witamy was. Trzecia część. Będzie grubo. To na pewno. Partnerami tej części jest BetClick i GBS. A my co? Zaczynamy. Tak jest. No to co? Może zaczniemy sobie od pary Ginold kontra Pasud. Gini, jak to jest, że wy się z Bandurą na streamach wyzywacie od chujów, śmieci, tam generalnie inwektywy lecą grubo, a za to, co Robert zrobił na Cage'u, narosły między wami takie emocje, że Bandura tam go jechał od frajerów, chuje w dupę jakieś tam leciały, że giga grubo się zrobiło między wami. Dlaczego? Dlatego, że to jest relacja między nami. I w ogóle witam wszystkich, też dziękuję za miłe przywitanie. To bardziej chodziło o to, że po prostu jeżeli my żartujemy w swoim towarzystwie, w swoim gronie, jeżeli ty na przykład sobie z kimś żartujesz, to też tam jakby nie zawsze znaczy, że my też żartujemy na trochę innej płaszczyźnie, a tutaj, no mówię, bardziej chodziło tylko o tą powagę, bo jakby to było odegrane w takiej scenerii, to nikt... Ale czujesz, że taki hasłarz to było frajerskie, jakieś chuje w dupę, to było... To już nie do mnie pytanie. Okej, okay, ale czyli nie podpisujesz się pod tym, co Bandura powiedział? Znaczy, to musiałbyś Patryka zapytać. A Bandura jest w ogóle dzisiaj, czy nie? Nie, on nie żyje już. A, no okej. Okay. No żyje za to... Ma streama. Żyje za to Robert i chyba ma się nieźle. Dzień dobry. To młody człowieku, panie detektywie, dla ciebie. Nie jestem twoim kolegą ze zgrzytu, żebyś do mnie na ty mówił, to po pierwsze. Po drugie, słuchajcie, ja przyjąłem na to takie, tak powiem, lajtowe wydarzenie z poważną sprawą. Jesteśmy ECTU Polska, łowcy troli, śledzimy waszą aktywność w sieci. ECTU to jest skrót od European Control Trolling Arrangement. I słuchajcie... Tak, słuchajcie, to co pan Ginold mówił, jesteśmy biurem detektywistycznym, które zajmuje się właśnie tym, o czym pan Ginold mówił, mianowicie pilnujemy, żeby nikt nie żartował poza Twitchem, bo to jest no, skandal. Ej, ale słuchajcie, to nie wiem, skąd się wzięło akurat. Na tej mapie wyraźnie widać, że tutaj ludzie tak żartują sobie, trolują bez licencji i nielegalnie przebierają się za babę. I nasze biuro detektywistyczne właśnie się zajmuje ściganiem takich gagatków, bo jak wiemy, na Twitchu jest community i tam wolno żartować. I chciałbym, kurde, żeby ta misja po prostu tutaj wybrzmiała. Dlatego tutaj przyszedłem, bo tak to bym nie przyszedł. Bo jestem poważnym detektywem i chuj. Dlaczego się przebrałeś za Alberto, kurwa? Bo nie rozumiem tego nie rozumiem w tym żarcie. O co chodzi? Teraz czuję smak wakacji. Nie, słuchajcie, nasze biuro detektywistyczne jest bardzo utytułowane. To my stoimy za prowokacją do Buddy
Zaoferowaliśmy mu 700 tysięcy złotych, Boxdel zaokrąglił do 2 milionów. Ale się nie dał buta złapać, gratulacje. No to, Robert, bo ty tak bardzo prześmiewczo tutaj podchodzisz do chłopaków, do tego, że panie oni... Panie detektywie, kurwa, mówiłem. Dobra, panie detektywie Robercie, bo pan tutaj bardzo poważnie, widzę, podchodzi do tego tematu. A czy pan nie czuje, że na tym cage'u to jednak... No, mógł ktoś nie załapać, że to był żart. I na początku wszyscy w studio, jak ty sobie żartowałeś, to tacy byli nieprzekonani trochę, czy to jest jeszcze beka, czy może jednak mówisz na poważnie. Oczywiście, dlatego teraz stanąłem po dobrej stronie mocy i koniec żartowania poza Twitchem. Zakaz zażartowania! Zakaz zażartowania! No. Ło. Poniosłeś publiczność. Poszli. Poczekaj, o, kurwa. Dobrze. Ginold, słuchaj, bo Robert tak sobie trochę podśmiechujki chyba z was robi. Nie, teraz mi się to bardzo, powiem szczerze, teraz mi się to nawet podoba. Jest czyli to fajne. Takie żartowanie ja jest jak okay. W ogóle zobaczyłem Roberta na backstage'u, od razu się uśmiechnąłem. Takie coś mi się jak najbardziej podoba. Z tym nie mam żadnego problemu. Ja bym tylko powiedziałem, ludzie bardzo źle odebrali jakby face to face'a, bo że tylko na Twitchu, że nie wolno, że nikt może z nas żartować i tak dalej. Jakby to było zrobione w jakimś performance'ie, jak najbardziej. Ale no, jakby wystarczy się przebrać za kogoś, czy posypać sobie głowę popiołem i wtedy to już ludzie troszeczkę fajniej odbierają. Dlatego jakby to było zrobione w takich okolicznościach, to nawet by kurwa nie było tematu. Niczego by nie było. Nie byłoby całej tej afery i ta walka by była taka nudna, jak miała być. A skąd się wzięło to podejście właśnie u was, że wiesz, że na Twitchu to ludzie rozumieją, nie, właśnie, a poza nie, Twitchem... Nie wiem właśnie skąd to się... Znaczy może ja też to gdzieś tam waszych wypowiedziach źle wybrzmiałem, ale nie powiedziałem nic w stylu, że o nie, na YouTubie nie można robić takich rzeczy, tylko my możemy robić to na Twitchu, wy tego nie możecie robić. Mi tylko chodziło o to, że jeżeli my żartujemy między sobą i odbywa się to jakby wtedy na Twitchu, to ludzie łapią ten żart. O to tylko chodziło. Pan Spinold ma rację, 100% potwierdzam. Ale nie mam nic do tego, że nie wiem, ktoś sobie nie może robić żartów na YouTubie, czy coś z tych rzeczy. Tylko po prostu, jeżeli jesteśmy w swoim gronie, tak jak na przykład wy byście byli moimi bardzo dobrymi kolegami, z którymi się znam, z którymi gram i byśmy się wyzywali i ludzie by wiedzieli, że tak jest, no to też wiedziałbym, że nikt z tej publiczności nie odbierze tego, że na przykład serio, nie wiem, Bandura czy ja jesteśmy jakimiś, powiedzmy, złymi osobami, a wtedy to tak mogło zabrzmieć dla takiego zwykłego zjadacza chleba czy widza, który jest z fejmu, ale na przykład nie zna naszej twórczości, bo nie każdy musi znać Bungie, nie każdy musi znać tego, co my robiliśmy wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Więc mi tylko chodziło o te osoby, które mnie nie znają. No dobra, ale bardzo zezłościłeś się na Roberta, że on też wplątuje do tego wszystkiego twoją dziewczynę, a na poprzedniej konferencji, bo sobie aż ją obejrzałem, żeby zobaczyć, czy ten temat też padał, Robert żartował z tego, że byłeś agresywny wobec swojej dziewczyny, że prosi cię, żebyś nie patrzył tak, się na inne kobiety. To było... To samo i wtedy nie zareagowałeś, a jak powiedział to na cage'u, to wiem, mega ci to wkurwiło. Wiem, to już ci wyjaśniam. To było dlatego, że... Ja jakby na tej pierwszej konferencji byłem taki, no, znaczy nie będę się tłumaczył jaki, byłem po prostu, nie usłyszałem tego i po prostu potem moja dziewczyna mi powiedziała, że coś takiego było i ona po prostu powiedziała, że jak po prostu, żebym mógł na to jakoś zareagować, jakby coś takiego się powtarzało, bo po prostu ona nie chce. A i tyle w sumie. I dlatego jeżeli to się pojawił ten temat ponownie, to po prostu zareagowałem. Tak jak mnie poprosiła to moja dziewczyna i tyle. Git. Dobrze. Dobrze, ja bym chciał przejść do main eventu. Amadeusz. Oglądałem bardzo dużo twoich rozmów i naprawdę emanuje z ciebie bardzo duża pewność siebie. Ty mówisz, że chłopakom wpierdoli, że będzie skakał im po kręgosłupie, że połamiesz im nogi. Z czego wynika tak duża pewność siebie? Bo oni już też walczyli kilka razy i z tego co wiem, Marcin ma rekord 5-2, a Kacper ma rekord 3-1, tak? I co w związku z tym, że mają taki rekord? No właśnie. Ja mam rekord szkoły w bieganiu, kurwa, i co? To skąd no to będą mieli, dopiszą sobie kolejną porażkę do rekordu. Trzeba patrzeć, z kim oni walczyli. A gdzie ten rekord w bieganiu, kurwa? No w mieście, z którego pochodzę. Możesz pojechać i wisi sobie elegancko. Wyszło tam naprawdę, wyszło kilku bardzo dobrych biegaczy. Także wiesz, jakbym za dzieciaka troszeczkę więcej... za dzieciaka, jak już byłem nastolatkiem, trenował, to pewnie teraz nie siedziałbym z wami, tylko w UFC, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Panowie, a jak to się w ogóle stało, że Amadeusz, to jest pytanie do ciebie, Kacper, że Amadeusz wystąpił w Goatsach? Ty jesteś tam jednym, można powiedzieć, z właścicieli, także strzelam, że panowie też liczą się... Przepraszam, ja się pierwszy wtrącę. Jakim on tam jest, kurwa, właścicielem? Jak przyszedłem, to powiedział, nie, zakazali mi tutaj siedzieć.
Mówię, że chodzi o to, że minęliśmy się, nie? Był pokój, więc on tam od razu powiedział, no zabronili mi z tobą siedzieć, więc on jest chłopcem tam kurwa na posyłki. Ferrari chciał przyjść, to sobie Ferrari kurwa przyszedł. Ferrari robi zawsze to, co chce. To jest zwykły kurwa pachoł. Tyle mogę powiedzieć. Właścicieli, kurwa. Tutaj akurat nie chodziło o gołdców i nie w gołdcach to decydowaliśmy, tylko też ze strony Fame'u wyszła prośba, żebym nie kontaktował się tam z tobą i żebyśmy nie zrobili sobie czegoś wcześniej i żebyśmy się nie spotykali. Dlatego uszanowałem, bo ja podchodzę z szacunkiem do federacji. Więc taka jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Chciałbym dodać jeszcze, że widzę, że dzisiaj Robert Pasut przebrał się za Alberto. A Amadeusz Ferrari się przemalował za Wojtka Gole. Fajna broda, Amadeusz. Zapomniałeś henny tylko zmyć. On ci zostało na policzkach, ale naprawdę wyglądasz coraz lepiej. W gołdcach szczególnie chodziło o to, że chcieliśmy zadbać, żebyście nie mieli kontaktu ze sobą, żeby no przed walką nie doszło do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. Także była ochrona, było wszystko. No i też możecie zobaczyć na nowszy odcinek konferencji. Możecie bronić swojego pupilka. Po pierwsze, do Błoński nie podchodzisz do federacji z szacunkiem, tylko po początku. Każdy jest w czymś dobry. Na przykład akurat w twojej kategorii zmierzam do dziwki, nie? Na przykład jedna dziwka dobrze robi lachę, inna bierze z dupy do ryja, ty na przykład świetnie liczysz rowa, nie? I tak jak prześledzić sobie twoją karierę, to każdemu kurwa wylizujesz rowek i teraz na przykład jest moment, w którym najbardziej wylizujesz tutaj Wojtusiowi, który oczywiście stanął tym razem od razu w twojej obronie, więc to nie jest szacunkiem, tylko bardziej ze ślinką. I to tyle. Tylko jestem ciekawy, nie? Czy Wojtkowi też wbijesz nóż w plecy, czy od razu mu kurwa gardło poderżniesz? Nie, myślę, że gardło poderżnę. Taki jest plan. Boxdelowi trochę tuszy jeszcze podkradnę i wszyscy się jakoś dogadamy. No. Widzę, jak Amadeusz, widzę, że cię boli to, że właśnie na przykład ja trafiłem do tych gołdców, a nie, że ty tam jesteś. Tak pierdoliłeś, że nie pojawisz się w gołdcach, póki Kasper Błoński tam jest, a jak zobaczyłeś, że się pojawiają wyświetlenia, to przybiegłeś i chętnie przyszedłeś spić sobie troszkę sławy. Słuchaj. Więc, twoje słowa mają tyle znaczenia dla mnie, co i to jest właśnie to, że jak sobie obejrzę wywiad takiego człowieka jak ty, to w jednym wywiadzie powiedziałeś więcej farmazonów, niż ja powiedziałem przez całe życie. Czy ja powiedziałem, że nie wystąpię w gołdcach? Powiedziałem, że nie będę właścicielem, nie będę wspólnikiem w gołdcach. A to jest znacząca. Wspólnikiem to znaczy, że dzielimy się sosem. Nie, Amadi, a ja powiedziałem, Amadi, poczekaj, że interesu poczekaj, z taką kurwą jak ty nie będę robił. Amadi, poczekaj. Co robisz kurwa teraz? Zarabiasz na walce z nim. To nie, to ja nie robię interesu z nim, tylko no robię interes z federacją. Oj, co teraz się zapytałem? A tak, czyli co, wspólnikami jesteśmy teraz? Przy głupi kurwa jeden z drugim. Nie robisz ze mną interes. Możecie sobie teraz podać rękę, stając tak jak kurwa tutaj, na backstage'u lizaliście się kurwa razem. Nie będziesz robił ze mną interesów, ale 18% mam w gołd... Poczekaj, Marcin. Gdyby lizane na backstage'u, to twoje włosy przez push barbera, kurwa, jak cię tam... No i super, fajnie, że o siebie dbam. Lubię... Rozumiem, że kurwa podoba ci się, że wyglądasz jak zadyma kurwa teraz, ale już zwolnij trochę. Ty wyglądasz jak podróbka Malika Montany, kurwa, z Gali Heilig, człowieku. Ten sam outfit, tylko w wersji z lumpeksu. Z Jaworzna, kurwa. Marcin Malik Montana z Jaworzna. No tak, zgadza się. Dobra, mówisz, że nie robisz ze mną interesów, a przychodzisz do kanału, gdzie nabijamy wyświetlenia i robimy z tobą odcinek, ale jestem udziałowcem tej firmy, czyli jak nie robisz ze mną interesów? Ale to z człowieku... Przyszedłeś do mnie, ja po prostu zrobić... pokazałem, że ty masz chuja do gadania, że ty jesteś tam psem. Władca piekiel mówi, że sobie występuje w gołdcach. Proszę bardzo, jestem kurwa w gołdcach, rozumiesz? Robię sobie co chcę, kurwa. Jak będę chciał w sobotę tańczyć na twoim grobie, tak, to tego akurat nie da rady, bo dopiero kilka dni później będziesz kurwa zakopany 6 metrów pod ziemią. Jesteś władcą piekieł, czy jesteś cieciem piekieł? Jestem kim kurwa chcę, kim kurwa będę. Jesteś cieciem piekieł i się podpisywałeś pod jakiegoś diabła. Ej, Robert, sobie to jest troluję, reagować. Za mocne teksty, proszę. Robert. Bardzo dziękuję. Ty masz tam wodę święconą, weź go kurwa polej. Panie Amadeuszu, proszę nie żartować i nie trollować. Trzeba dodać potem żart. Nad pana grobem żartowałem. Dobrze, Amadi, bo... Żartowałeś? Ja bym chciał doprecyzować... Co mam, ze wszystkimi, kurwa, każdy chce ze mną porozmawiać, to sobie możemy podyskutować. Kto pierwszy, no? Bo nie wiem, któremu pierwszemu odpowiedzieć. Pierwszy gimper. Ja się za to pierwszy wpierdolę. Dobrze, Amadi, bo ja ty bym chciał... Ty się wpierdoliłeś, kurwa, w bagno, nie tylko jeszcze nie wiesz, że to ja nie. Twoje dni są policzone. Myślisz... Ty, ale wiesz, jak gadam z Błońskim... Oskarek, ja cię kurwa na razie oszczędzam, cię szanuję, rękę ci podałem. Jak chcesz, to zaraz mogę zacząć jeździć po tobie. Amadi, ale tutaj nie do końca, bo w trailerze nazwałeś... No, dobra, chuj, nie ważne. Marcina... No, w trailerze nazwałeś Marcina pizdą, a mówisz, że go szanujesz.
Ale mówię, ale trzeba, jest znacząca różnica. Ceniając umiejętności sportowe, jak mam się z tym kurwa śmieszkiem właśnie bić i wybić mu z głowy bójki, bo on, i wiesz, no kurwa, może kobietą nie jest. Ale obiecuję ci, że po tej walce od razu, kurwa, pierwsze co zrobi, jak wejdzie do domu, zacznie, kurwa, zmywać naczynia, nie? Ja ci mówię, to jest taki typowy, kurwa... Jaki szowinista pierdolony. To się nie nazywa... Maja Staśko, halo, nie, nie, nie. Halo. Nie, ja nie mam na myśli, że kakolt, absolutnie nie. Bardziej zmierzam do tego, że taki zniewieściały chłopaczek, wiesz? Halo, więcej estrogenu, wiesz, o co chodzi? Sisi. Ja pierdolę się, spal w tym piekle, kurwa. Dobrze, Gimper, to teraz może... Marcin, ciebie nie ruszają takie gadki, bo jeszcze trener Amadeusza na przykład cię nazywał pizdą, chorągiewą, dziwnym człowiekiem w gumce na głowie, sprzedajną dziwką. To podobnie też o Amadeuszu mówił. Grubo leci w twoim kierunku. Trener Amadeusza mówił też, że jest najlepszym trenerem w Polsce. I miał kurwa rację, przynajmniej w mojej opinii. No, i też mówił, że jesteś pierdolnięty i że jesteś... kompletnym zjebem. Tak, o tobie też miał rację. Mówił wiele rzeczy. Tam też miał rację, tak? Oczywiście, kurwa. No i co? To tobie też mówił różne rzeczy mój trener. No i co? Mówił? Czyli wszystko, co... Co powiedział? Czyli łykasz wszystko, co mówi mój trener? Co powiedział twój że trener? Że dostaniesz pierdol w pierwszej rundzie, że będziesz znokautowany. A jeszcze powiem ci ciekawostkę. I to mówię z ręką na tym, ale żeby nie było później, jak coś, to się pomyliłem. Na penisie. Jak już będziesz leżał, to chciałbym, żebyś zasłynął za granicą wiralem, tak jak zasłynął twój koleżka. Jak już zjedziesz, to zobaczysz. Kurwa, ten ostatni bucik. Kurwa, na twój głupi ryj. I tyle tak? Będzie z Crashera. A propos Crashera. On żartował jak coś. Jak coś, to nie mówię na poważnie. On żartował. Ale jestem ciekaw. Ale to w efekcie. Na pewno. Efekcie. Żartował. Jestem ciekaw, na pewno. Jestem ciekaw. Jesteś w ogóle dojebany, kurwa, Crasher. Śmiejesz się z władcy piekie mojego, a to ty jesteś wykreowaną postacią, kurwa, Crasher. Byłem z tobą na spontanie, to ZUS je, kurwa, pogładziła za tobą i cię przedrzeźniała, bo nie mogłeś żadnej dupeczki poderwać. Zresztą, który łamacz serc zostaje zostawiony przez jakąś młodą dziewczynę? Ile ona miała? 16 lat? 17, 18? Nie, Dobrze, dajmy teraz... Ile miała lat? Skończmy pierdolić głupoty. Bierz go pasut. Miała 19 lat i się rozstaliśmy. A, to stara. I jeśli... Nie wiem w ogóle teraz, w jakim celu poruszasz jakieś jakby nie były nie osoby. Nie mam nic do niej. Nie chcesz nie wiem, po co, chodzi nie wiem, po mi o co to, tego poruszać. Ja też mógłbym, łamać serca. Ja też mógłbym poruszyć temat osoby, którą zostawiłeś. Ale ty też bym mógł poruszyć temat osoby, którą zostawiłeś. Ale tego nie poruszam. Ale poruszyłeś już mój były związek. Dlaczego ja mam nie ruszać twojego? Nie poruszyłem twój były związek. A o ZUS się wypowiadał, jeszcze kłamał? Nie, nigdy nie byłeś z ZUS-iem w związku. No. Jakbym poruszył twój były związek, okay, to wtedy byłbym chujem. Byłeś wszystkimi romantycznymi chwilami i spałeś pod łóżkiem temat. U nas, kurwa, i czytałeś nasze wiadomości. Wszystko wiesz. Byłeś nie, sobą, byłeś nie, kurwa po prostu, sobą. Tak? No dobrze, byliście nie razem. Nie mieszkaliśmy tak, razem przez tak, byliście razem, no. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, tak mówisz, że no, takie problemy z dziewczynami, ale na odcinku w Goatsach dziewczyny mówiły niektóre, że wolałyby przyjść na randkę ze mną, a nie z tobą. Wiesz co, nie wiem, bo po odcinku z tobą to wiele z tych dziewczyn mówiło, że które występowały u ciebie, że ten Amadeusz jest dużo fajniejszy, także wiesz, to co mówiły na która odcinku, Arkanałego? A w realnym życiu to dwie inne rzeczy. Realne życie, odcinek to dwie inne rzeczy, bo tutaj mogę przyjść i się pokazać, nie, ale zabolało, potrafiłem. Patrzcie, kurwa. Ja mam je i patrzcie. Teraz co? Dobra, panowie. To jest debil teraz. Panowie, ejdzie. Ale zabolało, bo w Amadi. To? Zabolało, ale zabolało Crasherem. Strasznie, panowie. Nie mam powodzenia u dziewczyn, to jest panowie, tak. Panowie, będziecie mieć... Kurwa boli. Panowie, wrócimy jeszcze do was. My przypominamy też, że panowie będą mieć jeszcze jutro między sobą face to face, a do was jeszcze dzisiaj wrócimy. Czekają Arek i Wiewiór na nas, a przypominamy, że to jest walka o pas mistrzowski, więc poprosimy pas. Tak. Jest to walka o pas w kategorii do 84 kg. Także Wiewiór, słuchajcie, ma szansę stać się double champem Fame MMA, pierwszym w historii. Double champ. Musimy pas na środek? Poprosimy, tak, super. Może tutaj, żeby był lepiej widoczny. I tak, prawdziwy GOAT jest tylko kurwa jeden i siedzi tutaj. No i dziękuję za przedstawienie, mój drogi. Spoko. Nie. Tak. Stary wrócił z sucharami. Słuchaj, Arku, wy... Obaj oceniacie swoją stójkę na chujową i tutaj cytuję, bo tak nie, ja nie to. Mówiłem, że Arka stójka jest chujowa. Mówiłeś tak, na ale face to face. To był żart.
No to czyli uważa swoją stójkę. To Robert, nie, bardzo ładnie. Ale nie powiedziałem, że to był żart, więc mógł zrozumieć, że to nie był żart. Albo patrząc... I teraz to nie jest żart. Ja. Ale na Twitchu czy na YouTubie? Bo zależy, na jakiej platformie to mówisz. No właśnie. Na YouTubie. Ale to nie wolno. Chyba, że ktoś shota z YouTuba udostępnił na Twitcha. A, to tak. To słuchajcie, czy możemy zaśpiewać wszyscy razem? Tekst jest taki. Nowej Polski to oblicze, nie żartować poza Twitchem. Nowej Polski to oblicze, nie żartować poza Twitchem. Uwaga! Tylko czarek. 3, 4. Nowej Polski to oblicze, nie żartować poza Twitchem. Dziękuję. Przepraszam, a jak już robimy karaoke, to ja mógłbym w imieniu Błońskiego też jedną piosenkę dla Wojtka? Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Uważaj, ziomek, bo ta suka leci na twoje siano. Wojtku, poprosimy jakiś komentarz, bo ty już wcześniej brałeś mikrofon, chciałeś coś powiedzieć. Wycofałeś się. Między chłopakami iskrzy. Ty jesteś tutaj wplątywany. Jesz sobie popcorn wesoło. A to ty chyba jesteś tutaj głównym obiektem zainteresowań panów. Ekscytujesz się widowiskiem. Nie, powiedziałeś, że w moim imieniu śpiewasz. Czyli o sobie śpiewałeś, czy o co chodziło? Ty, kurwa, po minucie się... patrzcie, przypomniało mu się po minucie. Ty, co za łeb? Dobra, prowadzą dalej. Siadaj na piździe tam, Maniek, i nie drgnij. No dobrze. Dobra, dobra, jeszcze... Dwa dni, to jest... Ja może nie jestem lepszy w gadce słowa. Ale przestań, kurwa, dukać, Maniek, daj im prowadzić konferencję. Przestań dukać teraz i się wpierdalać. Dobra, ja może nie jestem najlepszą osobą w trasztoku. No powiedz mu, Oskarek, utykaj mordę. Siedźcie cicho już. Słuchajcie, porozmawiamy. Mężczyźnie, kurwa. Mamy teraz walkę o pas mistrzowski. Dobrze, Biewiór, masz okazję stać się double champem, ale ostatnio mówiłeś, że masz te problemy psychiczne. Otworzyłeś się. Nie wpłynie to na dyspozycję w walce z Arkiem? Wiesz co, myślę, że to wpływa na dyspozycję w każdej walce. Na pewno do każdej walki mógłbym się lepiej przygotować, gdybym jakoś sobie z tym poradził, ale nie jest to tak, że nie trenuję przez to, bo treningi są dla mnie rutyną, więc przygotowuję się dobrze do walki i naprawdę jestem dobrze przygotowany. Dobra, ty, Wiewiór, powiedziałeś w jednym z wywiadów, że z tą psychiką było u ciebie na tyle źle, że zacząłeś na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem, przyjmować psychodeliki. I czy nie czujesz, że to jest takie nieodpowiedzialne i czy nie boisz się, że to wpłynie mocno na twoją dyspozycję w tej walce? Nie, znaczy to też nie jest tak, że ja przyjmuję to jakoś regularnie i dzięki temu funkcjonuję. Po prostu to co raz na jakiś czas mi się zdarzyło zażyć i po prostu raz to zadziałało, raz nie. I po prostu poruszyłem tą kwestię, bo wiedziałem, że jakby one mogą doprowadzić mnie do wyleczenia się z tego całkiem, ale musiałbym pójść do specjalisty. A nie mówię, nie zażywam ich regularnie w jakiś sposób i to nie jest tak, że po prostu się nimi leczę samemu. Arek, a ty jak się dowiedziałeś o tych problemach Wiewióra, to pomyślałeś, że kurde, może być trochę łatwiejszy pojedynek niż sobie myślałem? Znaczy ja od początku jak go znam, to wiedziałem, że on ma jakieś problemy, bo on tak wygląda jakby był trochę, więc mnie to nie zdziwiło w ogóle. Nie, no myślę, że to nie ma żadnego wpływu, no, jest, no wiesz... Ja jestem mega przygotowany, czy ma jakieś problemy, czy nie. No jak ma problemy, to ma problem jeszcze większy w takim razie. Po prostu i tyle. Ja chciałem zapytać jeszcze raz, o co chodzi z tym Alberto? Co on ma wspólnego z tym całym? Bo ja nie wiem, może nie znam się na żartach. Młody człowieku. Co on ma z Twitchem wspólnego? I z tą sytuacją? Młody człowieku. On wygląda jak Alberto po prostu, rozumiesz? Ale dlaczego się przebrał za Alberto? Ale się przebrał za Rutkowskiego. Pan detektyw. To chciałem jeszcze się odnieść do... Arek, tak? Naprawdę widzisz tutaj większe podobieństwo do Alberto niż do Krzyśka. No pewnie, że tak. A ja też tak miałem. W kamizelkach chodzi Alberto, w teledyskach wszystkich. To jest identyczne, 1:1. Ja pierdolę. Pierdolisz, tajcula. Amadi. What's up? Nie chcę ci tu dopierdalać, bo się gdzieś tam kolegujemy, czy nawet może przyjaźnimy. Natomiast zanim jeszcze mówiłem, że robię projekt, już jak zaczynałem robić projekt, mówiłem wtedy, że robię go z Izakiem, no to dzwoniłeś, żeby dołączyć, że chciałeś być z nami w projekcie. Przepraszam cię, Wojtku, drogi mój. To ty do mnie zadzwoniłeś i powiedziałeś, że jest pewien projekt. Nawet mi nie powiedziałeś jaki. Nie miałem zielonego... Poczekaj, daj mi tylko dokończyć. Nie miałem zielonego... Chciał! Daj... Szedł, kurwa! Już był w tym projekcie! Rozumiesz? Ty, prawie się zesrałem się ze śmiechu, kurwa, stary, nie? Ale Wojtek naładował manę, patrz, żeby pan się zajebał. Nie, patrz. Nie można, nie, nigdy się nie zgodzę. Z tym, co powiedział Wojtek, i dobrze wiesz, że
nie wiem, czy specjalnie, żeby bronić dupę jego, czy faktycznie tak ci się wydaje. Kasper, powiedziałeś, nie ma dziewczyny ale, obecnie, no kurwa, pytanie jest do mnie, nie do ciebie, upośledzeńcu, kurwa. Dajcie mu odpowiedzieć. Żartował. Nie upośledzeńcu, tylko pizdo, jak już, on kurwa. On żartował. A może jedno i drugie, kurwa. On żartował. Nieważne. Zadzwoniłeś, że robisz pewien projekt, nawet nie powiedziałeś mi jaki. Nie powiedziałeś, że robisz go z Boxdelem. Chyba mówiłeś o Sylwestrze w Ardendze. I spytałeś, czy jeśli będziesz go robił, to czy chciałbym dołączyć. I ja ci odpowiedziałem tak. A później, jak rozmawialiśmy, to powiedziałeś mi, że no, ale bardziej jako gość. I wiesz, że ja nie jestem typem, co się prosi, się pucuje. I ja ci powiedziałem, spoko, spoko. I dalej próbowałem utrzymywać tą samą relację. Więc w którym momencie cię poprosiłem, a weźmiesz mnie tam? Nie, był moment, że rozmawialiśmy, że będzie projekt i pytałeś, że możemy go... Ale oczywiście, ja od początku tak mówię. Tak, że możliwe też, że będziemy go robili razem. Była taka gadka. Tak, tak, była taka, ale spoko, wybrałeś jego. Ja nie mam ci nic za złe. Dlaczego? Stary, ja miałem, jak szczerze, ale jak już mówimy hard feelings. W najgorszym momencie w moim życiu, jak wiesz, że krzywda mi się stała, ty wyciągnąłeś do mnie rękę. I czy wziąłeś, kurwa, jego stronę, czy nie? Ja i tak cię zawsze szanuję. I właśnie... To jest to, że 1000 razy mogłem was zdradzić, 1000 razy mogłem, kurwa, coś tam, gdzieś tam pójść, bo różne miałem propozycje. I nigdy tego nie zrobiłem. Ale ta fałszywa gnida, jak was zdradzi, to zdradzi was, kurwa, tylko raz. A musicie na to czekać, bo macie węża w ekipie. Ja poczekam sobie, bo mi po tym, żeby jak mu wpierdolę, ja mu nie życzę źle. Niech se gdzieś tam pełza, kurwa, ten gad. Nie. Byleby z dala ode mnie. Dobrze wiesz, że tylko z tego względu nie wziąłem ciebie i też byłem bardzo lojalny, ponieważ robiąc spontan, nie zrobiłem drugiej edycji. Dobrze wiesz dlaczego? Spoko, rozumiem. Nie mam o to pretensji. Przecież wyszło, ja nie mam pretensji. Czy dokładnie. Ja kiedykolwiek powiedziałem, zadzwoniłem do ciebie, kurde Wojtek, szkoda, byliśmy kumplami, myślałem, że działamy razem. Czy miałem? Nie mam pretensji. Ja ci powiedziałem, że wyciągnąłeś do mnie rękę, jak byłem w piździe. Kurwa, we mnie? Odpierdol się ode mnie. A w piździe, i to nawet kurwa nie jednej, będę w sobotę. Pamiętajcie. Nic się nie zmieniło, także... Ta. Znowu na dziwki idzie po walce, kurwa. Kacper, bo tutaj widzimy bardzo odpalonego... Albo już na walce. Ej, ale mogę wam coś powiedzieć. Wiecie, co Amadeusz zawsze je przed walką? Zawsze. Je Viagrę i popija Monsterem. Przysięgam. To prawda, ale nie zawsze. Tak było na początku. Ja się zastanawiam, czy on chce mnie tam wyruchać, czy się ze mną bić. Nie, przeczytałem kiedyś, ale poważnie, no przeczytałem kiedyś na Google, że jebaniec jak jechał na rowerze, to przejechał 50% dłużej. Było takie badanie na Viagrze. Więc mówię, kurwa, biorę to przed walką. Jak ja mam jechać dłużej... To pojadę z chłopakami, kurwa, na pełne, jak wezmę tą Viagrę. A może sobie wezmę nawet dwie. Ale wiesz, że po tym ciśnieniu... Mam dwie do wyrukania. Wiesz, że po tym ciśnieniu wypierdalaj, możesz mieć gorszą kondycję. Jak wyjdzie z pałą taką stojącą? Nie wiem, ja ci mówię tylko, co badanie naukowe... A skąd znaczy, wiesz, wiem, ale ja ci mówię, co badanie naukowe wskazywało. Możesz nie wyczytać w Google. Było to badanie kolarskie. Kasper, ja mam teraz do ciebie pytanie, bo tutaj Amadeusz jest bardzo odpalony. Ty powiedziałeś chyba w jednym z wywiadów, że... Jak byliście na trailerze, to on chodził taki bardzo cichy i ze spuszczoną głową. No to prawda. Amadeusz jest... Ja tak zauważyłem przynajmniej, że Amadeusz tyle razy, co go widziałem w rzeczywistości, no to i to każdy już powtarza, że jest w 100% inną osobą, kiedy odpalają się kamery i kiedy robisz coś przed publiką. Ale no i to jest... Ja rozumiem, że zarabia na tym pieniądze i tak odpierdala i dobrze mu na tym się wiedzie, więc niech sobie tak robi, nakręca i main eventy. Tutaj ja sobie walczę z nim, mówi, że jestem taki nudny, ale jednak na tą walkę się zgodził dużo wcześniej. Więc dla mnie jest spoko, wychodzę do main eventu, mam okazję pokazać się z zajebistej strony, nokautując Amadeusza po raz pierwszy w historii. I ja na tym nadrobię i wszyscy będą pamiętać o tym, nie jak Amadeusz teraz wydziera mordę i jaki jest popierdolony, tylko o tym, jak w końcu ktoś go posłał do spania i władca piekieł wraca do podziemia po prostu. Także od dzisiaj nie kraszę tylko przegryw, więc tak, drogi przegrywie. Andrzeju. Kurwa, nie no. Ale co ty do pamiętniczka to zapisujesz sobie, nagrywasz dyktafonem, czy o co chodzi? Amadeusz, mogę jedną rzecz zapytać? Bo wydałeś ostatnio taki mega intrygujący film. Tak. Wiele ludzi pisało w komentarze, że się odkleiłeś. No. I że zamknąłeś się w pomieszczeniu gdzieś na ciemnym na 2 doby. I że przyjdziesz tutaj, nie wiem, z jakimś może... Co ty miało na celu? Ale chcesz usłyszeć fajną historię czy prawdę? Chcę usłyszeć, o co w tym chodziło? Chcesz usłyszeć prawdę, fajną historię czy prawdę? Dawaj, opowiedz nam prawdę. No to powiem fajną wam historię, prawdę. Ja chcę fajną historię, dawaj historię. Prawda też jest fajna. Dawaj więc tak. Dawaj. Słuchajcie,
Wszyscy kurwa wiedzą, a niektórzy może nie przyjmują tego do swojej głowy, że aktualnie jestem numerem jeden we frikach, a wy pompujecie pewien balonik, nazywa się kondoński. Kondon. I pompujecie ten balonik, widzę, jak go pompujecie i wpadliście na genialny kurwa plan, że jak pokona numer jeden we frikach, to też będzie kimś kurwa znaczącym. Kurwa, ale nie masz, ale zamknij kurwa mordę! 5-6 masz kurwa, jakim jesteś numerem jeden? Ale po pierwsze, w MMA mam 6-3, bo nie liczysz jeszcze gali, na której ja walczyłem i ty też na niej walczyłeś. Nie będę reklamował konkurencji. A po drugie, to ty kurwa ledwo umiesz liczyć, to przestań już pierdolić tej matematyce. Daj się wypowiedzieć kurwa Maniek, no do mnie pytają, ty odpowiadasz. Popujecie tego kurwa kondona, ale postawiliście kurwa na złego konia, bo to ja jestem największą gwiazdą w tej federacji i jak pierdolnę tą dziwkę i tą dziwkę, to lecę sobie kurwa po Floyda Mayweathera, po Jake Paula, lecę kurwa po wszystkich. Kurwa. I to jest kurwa prawdziwy przekaz. I to nie jest, że ja chcę komuś, ale on jest pojebany, odklejony. Zobaczycie kurwy, czegoście sobie życzyły, tak was napierdolę, będziesz Kacper Wiralem na całym świecie kurwa. Od dzisiaj możesz już srać pory, bo ci przysięgam, że wyrwę ci serce, jak będzie trzeba, to wydłubię ci oko i zjem je kurwa w oktagonie, a on do drugiej walki nie wyjdzie. Przysięgam ci kurwa, że nie wyjdziesz o własnych siłach z klatki, a później lecę podbijać Amerykę. Jake Paul kurwa, Floyd Mayweather, idę nie, kurwa ja po was do tej walki, bo się w szpitalu obudzisz kurwa. Panowie. Kurwa, bo zaraz dobiegnę. Panowie. Do tego. Kurwa. Zapraszamy na face to face'a w takim razie. Powiedz chodźcie. Im to, powiedz im. Chodźcie. Mamy dużo emocji. Wykorzystajmy to. A ja przypominam, że są ostatnie bilety. Ostatnie bilety, także kupujcie pay-per-view. Tam będziecie mogli zobaczyć panów w oktagonie. Fame MMA TV. Sprawdzajcie to. Oczywiście przypominamy też o loterii fame.gtr.pl. A tutaj między panami buzuje. No i co, myślisz, że się boję dalej? Co, na palcach stajesz? Nie, on się prostuje, kurwa. I widzę, że patrz, powoli, nie uderz, obiecuję. Tak, o, dokładnie, patrz, jak zrobię. Bam, 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 bam. Kurwa, leży. Następny. No. Czekam. Słuchajcie, wielkie brawa, to jest pierwszy main event Ferrari kontra Kacper Błoński. A teraz zapraszamy Marcina Dubiela. Z taką mocą nigdy się, kurwa. Z taką mocą nigdy się, kurwa. Jeszcze Marcin. Tak, do publiczności. A wy kupujcie, słuchajcie, pay-per-view fame.ma.tv. A teraz zapraszamy Marcina Dubiela. Dubiel? Jeszcze raz. Yeah. Zapraszam panowie, chodźcie, zapraszam. Ty kurwa, Kasanowa, całować się chcesz? Nie, a ty? Nie. Nie wiem, po tym, co robiłeś na backstage'u z Błońskim, nie mam wątpliwości. Nic nie robię. A jak trzymałeś się? A ty siedziałeś, tylko się kurwa tam lizałeś po łazach. Z tą dziwką przesadziłeś w kurwieźmie. Takie są zasady tej gry. Nie ma poczekaj, litości w ostatnim tygodniu. Jak ci oszczędzałem cały ten, to będziesz być wdzięczny. No. Przy dobrych wiatrach można wyjść do oktagonu, bo jak zobaczysz, że zażarłem kurwa to oko, to ja pierdolę, ja do niego nie wychodzę. Ja cię kurwa w oktagonie nie oszczędzę, mi się. Uważaj, czek- nie polecam iść w tą stronę, naprawdę, kurwa. No chyba, że będziesz jak Steve Hawking później. Jestem Marcin Dubiel. Amadeusz najebał ale mnie. Ale ten wzrok to ci cały czas spierdala. Tak. Słuchajcie, dobra, drugi main event, Amadeusz Ferrari, Marcin Dubiel, wielkie brawa. A jeżeli chcecie zobaczyć to na żywo, zostały ostatnie, dosłownie ostatnie bilety. Kupujcie, a my przechodzimy do kolejnych zestawień. Wróćmy do walki o pas. Wiewiór, chciałeś coś wcześniej dodać, ale Amadeusz ci przeszkodził. A już nie pamiętam. Aha. Słuchaj, to powiedz nam jedną rzecz. Stoi przed tobą Arek. Arek, który przychodzi z tej kategorii wyżej. Jest od ciebie dużo większy, dużo cięższy. No i jeszcze buty wysokie nosi, żeby wydawało mu się, że jest jeszcze większy. Chyba psycha sitting trochę. Arku, psycha siada czy nie? Ej, zobaczymy w sobotę. Słuchajcie, ja wiem, że tutaj może sypiarsko jest, ale naprawdę przygotowywałem się do tego, jak no nigdy w życiu nie przygotowywałem się do żadnej walki. Jestem najlepiej przygotowany w historii, więc Maksiu, w sobotę wszystko się wyjaśni. To ci nie pomoże. Fajną walkę, zobaczycie.
Dobrze, Arku, a powiedz, co uważasz o influencerach, którzy swoje profile przygotowują w taki sposób, że je ładują fejkowymi obserwującymi? Ostatnio było głośno na przykład o Karolinie Derpińskiej, że miała bardzo dużo tych fejkowych followersów. Jakie jest twoje zdanie, jak ktoś sobie w ten sposób buduje following? Ale czemu pytasz o fejkowych? Jeżeli są fejkowe, to są jakieś konta tureckie czy tak dalej, to ja uważam, że to jest bardzo słabe i to nic nie daje. Dobra, to ja bym poprosił o tworzenie pliku Tańcula 01 i zaraz sobie o tym porozmawiamy. Jak ci chodzi o rozdanie, stary, to działa na zupełnie innych zasadach. Jeżeli chcesz boostować swój profil na Instagramie i zdobyć aż 20 tysięcy nowych obserwujących, to świetnie trafiłeś. Wspólnie z firmą Yoday Agency organizujemy rozdanie, w którym właśnie będzie można zdobyć 20 tysięcy obserwujących. No właśnie. I teraz tak, czym się twoim zdaniem różni taki followers? Bo te konkursy są popularne, wiesz, o wielu influencerów, więc to nie jest tak, że jakby stricte chce ciebie zaatakować, tylko pogadać o zjawisku. Tego jest sporo, ty też to promujesz na swoim profilu i ci ludzie, te 20 tysięcy followersów, idą na czyjś profil, dlatego że mogą wygrać nagrodę. Czym to się różni od fejkowego followersa? Słuchaj, różni się to tym, że to są normalni followersi, prawdziwe osoby. To nie są sztuczne konta, które nie istnieją. Co prawda, wiesz, dla firm to może być różnie, bo te osoby mogą nie być zainteresowane kontentem tym osób, ale mają ten tydzień na to, żeby te osoby zainteresować swoim kontem. Wiesz, masz prawdziwych ludzi, którzy przychodzą do ciebie na czas trwania konkursu i cię oglądają. Nigdy wcześniej nie mogli cię zobaczyć, więc płacisz za to, że te osoby cię przez chwilę chociaż zaobserwują. Wiadomo, że one potem cię mogą odobserwować i tak dalej. Ale są prawdziwe osoby, a nie sztuczne boty tureckie, rozumiesz? To no się dobra, tym różni przede wszystkim. Tylko, że tych ludzi, najczęściej jakby tych profili do zaobserwowania w takich konkursach jest między 70 a 100, to jest mega dużo profili. Tak. I czy twoim zdaniem ci ludzie faktycznie sprawdzają te profile i są nimi zainteresowani potem? Czy ten ruch pozostaje praktycznie potem bez śladu na tych profilach? Znaczy, to ogólnie to pytanie powinno być skierowane do agencji, z którą współpracuję. Jestem promotorem tylko rozdania, ale uważam, że to jest w miarę fair, stary. Tak, dostajesz, płacisz za to, że 20 tysięcy osób zainteresuje się twoim kontem, zaobserwuje. Wiadomo, oni może nie chcą cię obserwować, bo chcą po prostu wygrać samochód, tak? A nie chcą cię obserwować, ale masz ten czas, gdzie oni będą... Masz czas na to, żeby ich zainteresować swoją osobą. Normalnie by na twoje konto nie weszli, nigdy by cię nie zobaczyli. A tutaj cię zobaczą chociaż przez to, że chcą wygrać auto. Rozumiesz? No, ja, znaczy, logicznie to ma sens, jak o tym mówisz, ale posprawdzałem sobie profile, którymi firma, z którą współpracujesz, chwali się, że zostały dobrze wypromowane i maksymalny wzrost to było tam, nie wiem, o 10 polubień na przykład. Przyszło 12 tysięcy followersów i wzrosła ilość lajków na post o 10, więc ta ilość jest praktycznie niezauważalna w granicy błędu. Ja tu stanę trochę w obronie mojego przeciwnika i powiem tak, no wolny rynek, tak, to ludzie sami się decydują na to, że chcą wziąć w tym udział, kupić te followersy, które są prawdziwe, tak, więc jeśli jest słaby odzew, no oni o tym najprawdopodobniej wiedzą, jaki jest. Okej, okay, tylko ja bym chciał uderzyć do czegoś innego, bo jak na przykład w takich konkursach biorą też często udział influencerzy i boostują sobie w ten sposób statystyki ludźmi, którzy pewnie nie śledzą tego profilu tak aktywnie. Znaczy wiesz, nie do końca, bo ja jakbym brał udział w takim rozdaniu, to ja bym wybrał taką osobę, która robi mniej więcej to samo, co ja. Jeżeli byłbym zawodnikiem fejmu i zawodnik fejmu by to robił, to wiadomo, że ci jego obserwujący mogą się pokrywać grupą docelową i wtedy to ma sens. Ale jeżeli na przykład, nie wiem, daje to jakiś ktoś fan motoryzacji, a ja na przykład nie jestem żadnym profilem motoryzacyjnym i nie obserwują mnie jacyś fani motoryzacji, to nie ma sensu. No dobrze, tylko że statystyki i fakty mówią to, że to nie działa. To znaczy, to się nie przekłada na zaangażowanie widzów i sprawdziłem wszystkie profile, które są wskazywane jako koronne przykłady, że to działa. I teraz, dlaczego ja, co uważam, że może być w tym nie okej i chciałem z tobą o tym pogadać, jak potem jakaś firma chce od takiego profilu na przykład, wiesz, zareklamować się tam, to ona nie wie, skąd ten profil ma tych followersów. Ale teraz jest tak przecież, jak chcesz się zareklamować, to nikt nie patrzy na to, ile masz followersów, tylko wysyłasz statystyki, jaki masz zasięg posta, ile osób widzi ten post, więc to nie ma znaczenia. Nawet jak sobie kupisz tych, nie wiem, tureckich czy irańskich obserwujących, to i tak wysyłasz statystyki swoim wszystkim. Nie wiem, jak ty je masz do tej pory współpracy, ja mam także wysyłam statystyki i tam wszystko stare jest. Więc to w ogóle, ja nie wiem, co ta rozmowa ma w ogóle do walki mojej z wiewiórem? To po pierwsze, stary, jak chcesz mnie coś zaczepić, zaczep mnie w swoim kanale komentarze, ja chętnie na to odpowiem. Tutaj nie jest miejsca na takie rozmowy. Są dobrym miejscem do tego, żeby porozmawiać, powyjaśnić takie sprawy, bo to jest gdzieś coś, co nie, stary, jeżeli uważasz, że to jest oszustwo i skam, to mnie o to oskarż i możemy się spotkać w sądzie. Nie ma problemu. Nie, ja uważam, powiedziałem ci tego. Powiedziałem, że jestem ciekaw, jakie ty masz podejście do tego i co widzę, że może być w tym nieetyczne. A ja ci powiedziałem, co widzę, że jest w tym w miarę etyczne, bo ci ludzie mają szansę na to, że osoby, które nigdy wcześniej by nie były na ich profilu, na ten profil wejdą i może one już tam zostaną. Masz cały
masz tydzień czasu rozdania na to, żeby te osoby się zainteresowały twoim profilem. Ja z mojego, ja jestem, wydaje mi się, że jestem kumatym gościem, ja to zrozumiałem, że to stwierdziłem, że to jest w porządku i mogę to promować, więc nie mam do siebie nic za złe. A jeżeli macie jakiś problem i regulamin chcecie wiedzieć, to piszcie do agencji, z którą współpracuję, nie do mnie, ja tutaj tylko to promuję. Dobra, okej, w porządku. Ja to na ten moment przyjmuję, tu na razie temat może bardzo zostawmy. Proszę. I przejdźmy jeszcze do Roberta i Ginolda, bo już dosyć długo czekają na swoją kolej. Ale o co chodzi z tym Alberto, kurwa, bo ja dalej nie wiem. Panie detektywie? Panie, o, tak ładnie. Tak, mam do ciebie pytanie. Powiedziałeś w rozmowie ze mną, że Bungie odjebało. Co wtedy miałeś w ogóle na myśli? W którym momencie im odjebało i czemu tak sądzisz? Znaczy, no wiesz, no może są ofiarą swojego sukcesu, gdzie... prezentują się jako osoby z mega dystansem, a po prostu mega się spieli. Ale ja już dawno do nich dołączyłem, słuchajcie, bo założyliśmy taką no, komisja kontroli żartujących troli. Kurwa, jak ja dobrze wyglądam, ty. Komisja kontroli żartujących troli i będziemy jeździć po podstawówkach i po prostu uświadamiać dzieciaków, że nie wolno żartować. I chciałem z tej okazji może... Bogzel, pożycz mi czapkę. Rzuć mi czapę. Pasut, ja mam lepszy pomysł. My musimy e-booka wydać razem. E-booka? I jeździ... Tak, e-booka na temat trolowania i jeździć po Polsce. Co? Słuchajcie, gdy żartujesz z kogoś, mega mnie to mrozi. Chyba, że kolega się na to godzi. Wiesz, że za żartowanie to więzienie grozi. Ty może masz bekę, lecz nie o to chodzi. Trolowanie bez uśmiechu wcale nie jest pokczamp. Taki żart może uderzyć jak z łokcia. Zażartowałeś z kogoś, myślisz, że ci pykło? Niekoniecznie kumplu, bo teraz jest mu przykro. Jak lubicie gry wideo, zróbcie głośne EO, EO! Brawa! Kampania sponsorowana przez Fundusz Wspólnot Europejskiej Zrównoważony Rozwój. Dziękuję. No i to mi się podoba. Fajny drill zaśpiewałem, dzieciaki? Nie. Niezły. Tam nie. Znośny. Było w porządku. Panowie, bo między wami tak tutaj tacy byliście, kurczę, na siebie nabuzowani. Dzisiaj jest spokojnie i miło. Ale ty, Robert, powiedziałeś coś takiego, że gdybyś zrobił to, co miałeś przygotowane, to Ginoldowi by odpierdoliło. Co takiego miałeś przygotowane i czemu tego nie wypuściłeś, skoro wiesz, uważasz, że wiesz, masz rację w tym sporze? Znaczy tak, powiem tak. Po Łodzi miał jeździć takie billboardy przy samochodach z twarzą Ginolda z tekstem "Te dzieci mają ojca". Ale ponieważ tak się wkurwił na to, co się zdało na Cage'u, że wydało mi się to niepotrzebne, bo efekt był już po prostu... A ty mnie nie słuchasz. Jak ja prowadziłem, kurwa, konferencję, to nie patrzyłem w tablet, tylko słuchałem moich rozmówców. Dalej cię nie słuchają, patrz. Pa. Dobra, kurwa, no. Więc myślę, że wtedy Ginold by zwariował, bo ja go miałem za osobę, która... No to przełknie, ale się okazało, że tam chłopaki dystans gdzieś zgubili po drodze i tak dalej. Może po prostu im odpierdoliło od zasięgów, bo mają całkiem dobre. Ja też to przerabiałem, więc no mam nadzieję, że w sobotę to po prostu... To nie jest to. Że to w sobotę mocnym prawym, nietechnicznym go sprowadzę na ziemię i po prostu też sobie przemyśli, jak podchodzi do żartów o sobie kontra jak on żartuje z innych, nie? Mocny statement. Tak. No stary, no kurwa, no odjebałeś, no i tyle, no. A Madi... Powiedziałeś w jednej z rozmów, że od małego czułeś się inteligentniejszy od innych. A jak to wygląda w przypadku twoich rywali? Słuchaj, gdyby Albert Einstein żył, nazywałby się dzisiaj Amadeusz Roślik. Kurwa! Hawking Einstein, piękne to jest. A prawda jest taka... Wydaje mi się, że mu się z Hawkingiem pomyliło. Ale mogłeś tego nie wiedzieć, bo niby skąd miałbyś to wiedzieć? Hawking miał jeszcze większe IQ niż Albert Einstein. Kurwa, sucho mam tu w ryju, wypięcam wodę, ja pierdolę. Powiem tak, jebać to, co oni mówią. Na moim Instagramie... ci święconej trochę przyniosę. Utkaj, kurwę. U mnie na Instagramie Amadeusz No Love, właśnie zmieniam na prywatne, wrzucam swoją piosenkę. Amadeusz No Love! Jakbyście usłyszeli, powtórzę, Amadeusz No Love, Instagram, piosenka dzisiaj wlatuje. Bardzo ładne dziewczyny są na teledysku, niektóre były w Goatsach. Poznałem je tam. Ile mają lat? Niektóre trzyna... Nieważne, nie wchodźmy w szczegóły. Czy to no i tyle. A jeśli chodzi o twoje pytanie, Hubercie, jakie było? Żart. Czy uważasz się bardziej inteligentniejszy? No pewnie, że tak. Chociaż Dubiel to jest cwany lis. Zobacz.
On nie ucierpiał na całym tym. Może nawet nie zawalczy teoretycznie, a dostanie wypłatę. No powiedz mi, że to jest debil. Kolejny zegarek kupię, kurwa, znowu. On tylko udaje debila. Marek z Royal Watch tam szukaj, kurwa, już mi nowe. Między nimi jest zabawna różnica. Kacper udaje mądrego, jest debilem, a Marcin udaje debila, jest całkiem kumatym typem. Dopełniają się, jak yin i yang. A ty jaki jesteś? Albert i Stephen Hawking to byli geniusze. I patrząc na punkt A minus IQ, i minus, ewidentnie liczby a minus nie kłamią. Minus daje plus. Ale słyszałeś takie powiedzenie, liczby nie kłamią? Liczby, które posiada ten człowiek, którego tutaj widzisz, jasno wskazują na to. A właśnie. A 0,5% ludzi na świecie, możecie bić brawa, prosiłbym. Widziałeś, kurwa? Liczby nie kłamią, czyli spuszcza swój rekord. Amadi, a propos tych liczb. Kasper powiedział, że ty masz chorą a nie widzę. I nie bez powodu wygrałem wyścig plemników, ale nie wiem, jakim cudem Kasper go, kurwa, wygrał. Ale to już swoją drogą. No mów, Hubert, nie chciałem ci że masz. Kasper zaznaczył, że masz chorągiewki, a nie widzów i nie masz właśnie prawdziwych osób przy sobie. Jak ty to skomentujesz? Niestety spora część społeczeństwa jest chorągiewami. Największą chorągiewą akurat jest Kacper, więc on do nich należy. Raz jest moim kolegą, raz jest moim wrogiem. Ogólnie troszeczkę sobie na to zasłużyłem, ale on zaczął pierwszy. A, i wcześniej gadał, że ja jestem taki i taki, kurwa, poza kamerami. Przecież ja nic do niego nie miałem wcześniej, więc jak był moim kolegą, powiedzmy, no to nie dokuczałem mu. Ale jak się sapie, to jechać, kurwa. Jak była jego dziewczyną, jak Zusie była jego dziewczyną, powiedzmy. Jak Zusie, a propos Zusie, to bomba cię, kurwa, Oskarek wyliściował tam i żeś kopa w dupę dostał i poszedł do domu. Jak taki chłoptasz, a ja bombę zgasiłem. Wytargał cię za ucho jak maluszka. Ale była Zusie twoją dziewczyną, czy nie? Bo ja mam wrażenie, Amadeusz, za każdym razem, jak jesteś pytany o ten temat, dobra, nie odpowiadasz powiem wprost. Powiem wam prawdę. No? Mam zadzwonić, kurwa, do Zusie? Była moją dziewczyną, ale stwierdziliśmy, że do siebie nie pasujemy. Jaka była w te, jak mogę zapytać? Nie jestem taki łatwy, na jakiego wyglądasz, więc sorry. Ty na swoim filmie powiedziałeś, że miałem Zusję, ale nie taką, jak chciałem. Dokładnie. Często mówisz, że... No, a co z tą Ewą, kurwa, bo ja bym chciał się dowiedzieć. Spokojnie, coś odlecze, to nie uciecze, ja tu już poluję, kurwa, wiesz. Jestem jak tygrys przyczajony. Najpierw upoluję was, później pójdziemy z łupem, ze zwierzyną wrócę, patrz, kurwa, co zdobyłem. Idę podbijać świat. Chcesz iść ze mną? Kasper. Ewa, zapraszam na randkę. Tylko nie dzwoń po północy, bo jestem dzisiaj zajęty bardzo. Ale Ewcia, buziaczki, pozdrawiam cię. Kasper, bo ja mam wrażenie, że Hubert cytuje bardzo dużo twoich różnych oskarżeń, które wcześniej rzucałeś. A Madi używa ciężkich słów, leci mocna artyleria w twoją stronę, a ty nic. I jakby nie widzę w ogóle żadnych emocji na tobie. No bo on tak pierdoli na każdej swojej walce i tak krzyczy do każdego. Później zbija z nimi piątki po tych walkach, więc jest cała udawana postać i ona jest stworzona. Jest to ciekawe do oglądania z boku. Jak on to rzuca w moją stronę, po prostu nie odbieram tego personalnie. Zbijesz pionę za Madim po walce? Nie wiem, to co się wydarzy po walce. Gola wstał. Z Marcinem Dubielem też się, kurwa, nienawidziłem, a jak 18 minut się z nim wytargałem w klatce, to jakoś puściły te wszystkie emocje. Więc nie chcę mówić, co będzie po. Powiem tak, 18 minut potrafi zbliżyć. Na przykład z Kacperem zbliżyłem się bardziej niż ze swoją dziewczyną, bo z nią zazwyczaj 5 wytrzymuję. Ale... I tak dużo. Ja teraz Amadeusz. Jestem. Mam prośbę, bo wpadłem na taki pomysł. No. Czy jeżeli Ewa się zgodzi, czy mogę wam zaprojektować randkę? Wiesz, no ja mówię, nie jestem taki łatwy, jak ją wyglądam, ale jak za nią zapłacisz, to tak, no. Zapłacę, wszystko płacę z własnej kieszeni. O to kurwa, ale to ma być luksusowa randka, luksusowo nagrana. Ja mam duże wymagania, człowieku, kurwa. To myślisz, że mnie tam restaurację za 100 zł, kurwa, kupisz? Spokojnie. Jak tę limuzynę? Będzie to czerwony dywan, kurwa, kwiaty dla mnie, dla Ewy też. Ekwiwalent kwotowy za tą randkę będzie 5-cyfrowy. A za któryś jakiegoś klauna, może być nawet Kasper, kurwa. Jakiegoś pajaca, nieważne jakiego. Żeby rozbawiał Ewę, jak będę jej opowiadał o tym, jak pokonałem dwóch Oskarków. Panowie, a wy wzięliście udział we dwóch? Zgadzam się. W Goatsach. I ty, Amadi, dzisiaj była premiera i ty wziąłeś udział, Kacper. Kacper, jak ocenisz występ Amadeusza? Bo dzisiaj dostał sporo dobrych komentarzy. Nie, miał w sensie śmiesznie on robi te niektóre swoje akcje. Czasami przesadza i przesuwa jakoś tam granice, ale
to jest na pewno coś, co ludzie chcą oglądać. Ja jestem kimś innym, ja mam inny styl, ja inaczej rozmawiam z dziewczynami. On ma swoją taką nonszalancką bajerę. Tutaj widać było, jak szedł, to złapał dziewczynę za pośladek. Ja bym tego nie zrobił i ja nie jestem z takiego klimatu. Mi się podobało, były śmieszne akcje, było czasem przekroczenie granic. Ale zapraszam do obejrzenia odcinka samemu i ocenienia, jak wypadł. No dobrze, na koniec Robert Ginold. Między wami dzisiaj bardziej śmiesznie, ale emocje, myślę, z ostatnich programów się w was skumulowały i czasami trzeba spojrzeć przeciwnikowi głęboko w oczy, żeby to zrozumieć. Chciałbym was zaprosić na koniec do face to face'a. Chodźcie na środek, spójrzcie. Ej, czy tam jakieś typy randomowo krzyczą chuj? Oby nie. Ale jakieś randomowe wagi nie mogą robisz? Kupić jeszcze ostatnie bilety. Kurwa. Myślę, że to są naprawdę ostatnie sztuki, także koniecznie kupujcie pay-per-view. Pojedynki panów będziecie mogli zobaczyć już w sobotę. Przypominamy też, że losowanie GTR-a odbędzie się w niedzielę, także wchodźcie do gry, bo być może to wy zostaniecie szczęśliwymi zwycięzcami Nissana. Słuchajcie, wielkie brawa, Pasut kontra Ginold. Robcie, oddaj czapę, please. A co, my, kochani, bardzo serdecznie wam dziękujemy. Tak. To była druga konferencja Fame 18. Przypominamy, że gala już w tę sobotę, także kupujcie pay-per-view, a już jutro face to face panów z main eventu, także jest co oglądać, wpadajcie, sprawdzajcie. W niedzielę wielki finał. Jutro chcę tylko powiedzieć, że będzie bardzo emocjonujący face to face i będzie bardzo innowacyjny, tak więc zapraszam, bo będzie się działo na pewno. A ja robię sobie przed zastrzyk z adrenaliny, zastrzyk ze wścieklizny, oglądajcie, i zobaczcie prawdziwe emocje. I Viagra i Energola, tak jest. Tak, kupujcie pay-per-view, fejmama.tv. Ja tobie, Gimper, dziękuję. Ja tobie dziękuję, Hubercie. Ja na jedną galę tam byłem podpisany, więc nie wiem, czy federacja była zadowolona. Możecie dać im znać, czy wam się podobało. Ja dziękuję za tę fajną przygodę. Trzymajcie się ciepło. Miły. Dobrej nocy. Instagram Amadeusz No Love, nie zapomnijcie. Naprawdę kiepski pomysł, panowie. Niektóre zakłady są po prostu lepsze od innych. Szczególnie w Betclic. Szczególnie między 8 a 21 maja. Jeżeli sięgnąć pamięcią, to wydaje mi się, że w życiu płakałem dwa razy. Pierwszy raz, gdy Magda, żona Arciego, przestała być wolna. I drugi, gdy jechałem na rowerze i jaja wkręciły mi się szprychy. A teraz pokażę wam jeden najlepszy sposób, jak rozpocząć dzień na pełnej. W
Wchodzimy na stronę gbs.pl. Dodajemy sobie nasze ulubione kawy Angel's Touch oraz God of Angels. Dodajemy kod FAME25 i cieszymy się naszą wspaniałą filiżanką kawy. Kodem FAME10 otrzymasz 10% zniżki w sklepie SFD. Odwiedź zoadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zoadoptuj.pl. Thank you.
I've been coming up hot for a minute. Everybody love to drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody love to drop when I'm in it. Yeah, I feel so sure. Everybody know I'm hot. You know when it click, click, dude. Try to set this thing as possible. It's so big.